Witam serdecznie radnych powiatowych. Dziękuję za przybycie na dzisiejszą sesję. Witam wszystkich gości, witam pracowników, pana sekretarza, panią mecenas. Na podstawie listy obecności 14 radnych obecnych jest na dzisiejszej sesji. W związku z tym Rada ma możliwość skutecznego podejmowania uchwał. Stwierdzam kworum na dzisiejszą sesję. Przypominam, że sesja jest transmitowana na żywo, jest nagrywana. Administratorem danych osobowych jest burmistrz Rabki Zdroju. Dane osobowe przetwarzane są w celu transmisji utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przypominam, że podczas sesji obowiązuje zasada przestrzegania ochrony danych osobowych. W związku z tym nie można ujawniać danych osobowych osób niebędących funkcjonariuszami publicznymi, niepełniącymi funkcji publicznej, ani niezwiązanymi z tą funkcją. Jednocześnie też proszę, żeby przy zabieraniu głosu radni pamiętali o włączaniu mikrofonu w momencie zabrania głosu. W dzisiejszym porządku obrad wpłynęła tydzień temu uchwała burmistrza, którą chciałbym prosić o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady. To jest w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziału w podwyższonym kapitale zakładowym SIM Małopolska Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku, której udziałowcem jest gmina Rabka-Zdrój poprzez wniesienie przez gminę Rabka-Zdrój wkładu pieniężnego. Ta uchwała była omawiana na Komisji Budżetowej. Proponuję wprowadzić ją w punkcie 6 w ustępie 11 po ustępie 10. W związku z tym punkt 6 miałby 11 ustępów. Pozostałe punkty pozostały bez zmian. Bardzo bym prosił o przegłosowanie takiego porządku obrad. Kto jest za takim porządkiem obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Na ekranie nie widzicie teraz, bo ja przedstawiłem sobie na raport. Pan Marek Siepliński i pani Ewa Świder jeszcze. Pana Marka nie ma. Marka nie ma. Panie Pawle, czy wszyscy zagłosowali? Nie, muszę wyrzucić Marka Ciepińskiego, że go nie ma. I jeszcze raz uruchomimy głosowanie, dobrze? Ale już jest. A już jest. Pojawiło się. Aha, to może ten Marek głosował. Dobrze, mamy 14 głosów za, czyli jednogłośnie uchwała została wprowadzona w punkcie 6 ustęp 11. W związku z tym dzisiejszy porządek obrad czwartej sesji Rady Miejskiej będzie wyglądał następująco. Otwarcie czwartej sesji mamy za sobą. W punkcie drugim sprawozdanie burmistrza Rabki Zdrój z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci rozpatrzenie raportu o stanie gminy Rabka Zdrój za rok 2023 i w tym punkcie będziemy mieć debatę nad raportem. W punkcie czwartym podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza Rabki Zdroju. W punkcie piątym analiza wykonania budżetu gminy za rok 2023 i tutaj mamy 7 podpunktów, ustępów. Przedstawienie przez burmistrza Rabki Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu. Ustęp drugi. Przedstawienie przez burmistrza Rabki Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. Ustęp trzeci. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju opinii z wykonania budżetu za rok 2023 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Rabki Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Ustęp czwarty. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
Ustęp 5 dyskusja. Ustęp 6 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rabka-Zdrój za rok 2023. Ustęp 7 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Rabki-Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Punkt 6 podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Ustęp 1. W sprawie nadania nazwy skwer Juliana Zubrzyckiego skwerowi parkowemu położonemu w Parku Zdrojowym w Rabce Zdroju. Ustęp 2. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 5980 położonej w Rabce Zdroju ulica Orkana. Ustęp 3. W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych, publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Rabka-Zdrój. Ustęp 4. W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. Ustęp 5 w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania. Ustęp 6 w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania. Ustęp 7 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Ustęp 8 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Rabka-Zdrój lub jej jednostkom podległym oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprzywilejowanych. Ustęp 9 w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na 2024 rok. Ustęp 10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Ustęp 11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SIM Małopolska Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku, której udziałowcem jest gmina Rabka-Zdrój, poprzez wniesienie przez gminę Rabka-Zdrój wkładu pieniężnego. Punkt 7. Podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej. W ustępie 1 mamy jedną uchwałę w sprawie powołania stałych komisji miejskiej w Rabce-Zdroju. To jest zmiana tylko dotycząca wprowadzenia jednej osoby do Komisji Uzdrowiskowej, jednej radnej. Punkt 8. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt 9. Interpelacje, zapytanie radnych. I punkt 10. Zamknięcie sesji. Czy ktoś ma jakieś z Państwa radnych uwagi do przedstawionego przeze mnie porządku obrad? Nie widzę. Czyli tak będzie wyglądał nasz porządek obrad. Panie mecenas, głosujemy? Porządek obrad? Głosowaliśmy zmiany, tak? Okay. Czyli w takim kształcie będziemy porządek obrad prowadzić. Zamykam w takim razie punkt 1. Otwieram punkt 2. Sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 34 statutu sprawozdanie z działalności międzysesyjnej składa burmistrz w formie pisemnej i w tej formie umieszcza się go na stronie urzędowej BIP. W związku z tym rozmawiałem tutaj z panem burmistrzem, żeby w tym punkcie, ponieważ on jest na BIP, będzie do zapoznania się dla każdego radnego, dla każdego mieszkańca, burmistrz informował nas o ważnych sprawach dla Rabki, dla mieszkańców, dla radnych, czy też ze spotkań, którymi by po prostu w tej działalności międzysesyjnej chciał nas poinformować i podyskutować w tym punkcie. W związku z tym mam takie pytanie do pana burmistrza. Czy chciałby pan zabrać właśnie w tym punkcie głos, poinformowanie o sprawach ważnych tutaj? Panie przewodniczący, szanowni radni, chyba mi zadał pan najtrudniejsze zadanie, żebym ja wybrał, a później może być tak, że ktoś z radnych będzie uważał, że było coś istotnego, a ja to jednak pominąłem. Znaczy, ale ja myślę tak, panie powiem burmistrzu. Tak, to co pan powiedział, panie przewodniczący, to jest oczywiście na BIP-ie. Natomiast ja bym się może odniósł do tych spraw tam, gdzie uczestniczyłem w jakichś spotkaniach. Natomiast jeżeli uważacie Państwo, że jeszcze albo jakieś inne rzeczy, no to ewentualnie proszę zapytać czy dopytać. No nie wiem, bo dla mnie tamta forma była przygotowana
w taki sposób, że raczej staraliśmy się niczego nie pominąć, natomiast nie wiem, co wyjdzie po dzisiejszej sesji, na przykład, że jaka ewentualnie, czy jaką wiedzę ewentualnie radni chcieliby mieć. To znaczy chodziło mi o to, że na przykład sprawy, które są związane typowo z urzędem, czyli zarządzenia, sprawy, które są typową pracą w urzędzie, no to możemy zapoznać się na BIP-ie. Natomiast ważne są te rzeczy, których pan burmistrz według mnie i tutaj radnych wydaje się, że ze spotkań, z ważnych w trakcie których są powzięte jakieś informacje, które są tutaj ważne dla mieszkańców i dla rady. Ale pan burmistrz jak najbardziej, jeżeli pan widzi burmistrz, że trzeba wszystkie punkty. To znaczy, ja się nie upieram absolutnie, bo ta informacja jest faktycznie i ona jest ogólnodostępna. To może wymienię, czym zajmowałem się w okresie tych 2 tygodni ostatnich. Bardzo proszę. Czyli uczestniczyłem między innymi w konkursie Antoniny Zachary w Nękowej. W Dobrej odbyło się spotkanie Forum Beskidu Wyspowego, w którym uczestniczył sekretarz i reprezentował naszą gminę. Uczestniczyłem w wernisażu Sztuka Cię Szuka. To był 4. Rabczański Festiwal Młodzieży. Uczestniczyłem w Dniu Dziecka w Amfiteatrze, w Teatrze Rabcio, w Ponicach, gdzie organizował to OSP, oraz na naszym stadionie miejskim dwukrotnie. W 3. Marszu Życia i Rodziny uczestniczyłem w 22. Festiwalu Piosenki Przedszkolnej. Odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Szpitala Specjalistycznego imienia Jana Pawła II w Nowym Targu, podsumowanie ubiegłego roku i plany na rok bieżący. W Krakowie uczestniczyłem w Forum Wójtów i Burmistrzów. W Euroregionie Tatry odbyło się spotkanie Nadzwyczajne Walne Zebranie Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego i tutaj w tym spotkaniu uczestniczył pracownik z Wydziału IRG. Uczestniczyłem w Archidiecezjalnym Dniu Dziecka w Rabce Zdroju. W amfiteatrze uczestniczyłem w koncercie z okazji 104. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, organizowanym przez Małą Armię Janosika, w którym uczestniczył również, bo widziałem, wielu radnych. I tradycyjnie na zakończenie roku szkolnego w Państwowej Szkole Muzycznej odbył się koncert, w którym uczestniczył przewodniczący Rady Miasta pan Rafał Hajdyła oraz sekretarz pan Robert Wodziak. To chyba tyle. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy państwo radni mają jakieś pytania, uwagi w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym zamykam punkt 2, sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju. Otwieram punkt 3, rozpatrzenie raportu o stanie gminy Rabka Zdrój za rok 2023. W tym punkcie bardzo bym prosił pana burmistrza o przedstawienie prezentacji. Musimy sobie. Szanowni Państwo. Kurczę, do mikrofonu do pasowa. Nie, pan jest wolny. Ja mam się. Może ja sobie tam wsiądę i wtedy będę mógł. Nie, to zaczął. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni.
Budżet naszej gminy to jest mniej więcej około 100 milionów rocznie. Ubiegłoroczny budżet to było 125 milionów. To były środki, które były gromadzone w ubiegłym roku na zadania, ale również gromadzone i przygotowane na zadania wcześniejsze. Z tego 77 milionów to były wydatki bieżące. Natomiast 48 milionów to były wydatki inwestycyjne, czyli 38,6%. Z tego, co ja analizowałem budżet naszej gminy wstecz, to tylko raz była taka sytuacja, gdzie wydatki inwestycyjne przekroczyły 30%. Natomiast w skład naszej gminy wchodzą sołectwa Chabów, Kapłanice, Rdzawka oraz miasto Rabka Zdrój, czyli mamy ponad 16 tysięcy mieszkańców. Ubyło nas w ubiegłym roku tylko dlatego, że zmarło więcej niż się urodziło, przeszło 100 osób. Urodziło się 107 osób, dzieci, natomiast zmarło 188. No i są sytuacje również takie, że młodzi ludzie w dużej mierze wyjeżdżają na studia do Krakowa. Część z nich wraca, ale niestety część nie wraca. I tak to wygląda w naszej gminie. Tutaj to, o czym zacząłem wcześniej mówić, to są właśnie między innymi te kwoty i te środki, o których wspominałem. Tam jest między innymi ta kwota 138 milionów. To były nasze plany, że tyle uda się, za taką kwotę uda się zrealizować, ale jak Państwo wiecie, no, przesunęło się na przykład realizacja inwestycji budynku willi pod Aniołem. Wynikało to z tego, że nie został tam podłączony gaz, prąd i inne rzeczy i to wszystko spowodowało pewne obsunięcie. Drugim takim zadaniem, które też było zaplanowane, ale się przesunęło, to było między innymi osuwisko w Chabówce, gdzie krótki okres czasu na realizację zadania spowodował, że żaden z przedsiębiorców nie przystąpił do przetargu. Natomiast środki, którymi dysponuje nasza gmina, dochody i wydatki, i tu za poszczególne lata proszę sobie spojrzeć, jak wzrastały dochody, ale również jak wzrastały również wydatki. Proszę mieć też świadomość, że w pewnym momencie, bo myślę, że Państwo pamiętacie, tak zwane 500+, które było również w gminie, zostało zabrane do PZU i teraz te pieniądze, to była kwota u nas, przepraszam, dziękuję, do ZUS-u, to była u nas kwota prawie 15 milionów. To były takie środki. Kolejna kwestia to są właśnie zadania, które realizujemy jako gmina, jako te, które zostały przyjęte w strategii w ubiegłym roku. Między innymi przygotowana została strategia do roku 2030 gminy Rabka Zdrój, ale również jako gminy uzdrowiskowe przygotowaliśmy dokument, jakim jest strategia dla gmin uzdrowiskowych do roku 2027. Liczymy, że przyjęcie tych dwóch dokumentów pozwoli nam pozyskać dodatkowe środki, ponieważ gminy, które nie mają przyjętej strategii, nie mogą liczyć na środki, które są przewidziane czy to w środkach u marszałka, czy w innych dokumentach związanych na przykład ze strategią województwa małopolskiego, czy określonych jeszcze obszarów funkcjonalnych, tak jak u nas to jest podhalański obszar funkcjonalny na przykład. Bardzo ważną rzeczą jest przy tej strategii przyjęcie między innymi gminnego programu rewitalizacji, ponieważ chcemy ratować i odbudowywać nasze zabytki, natomiast żeby to robić, musimy między innymi mieć dokument, który będzie nie tylko pokazywał, jakimi zabytkami dysponujemy, jakie te zabytki mamy, jakie mamy ewentualnie budynki, ale również żebyśmy podjęli działania czy prace na rzecz odbudowy tych zabytków. No i jeden budynek
Mam nadzieję, że już, bo jest po odbiorach, że niedługo zostanie otwarty. Przygotowujemy dwa następne i liczę na to, że uda się pozyskać środki również, żebyśmy te budynki mogli odbudować. Jeżeli chodzi o termomodernizację budynków, w ubiegłym roku wykonaliśmy 6 termomodernizacji budynków. 3 to były szkoły, szkoła w Rdzawce, Chabówce i szkoła numer 1, przedszkole w Chabówce, ale również 2 budynki, które należą albo inaczej korzysta z nich nasza spółka, czyli zakłady komunalne na ulicy Podhalańskiej i drugi na ulicy Gielińskiego naprzeciwko cmentarza. Tak to wygląda mniej więcej teraz, jeżeli chodzi o przedszkole w Chabówce, budynek na Zaborni, jak również teren, który został przebudowany w ubiegłym roku, czyli podejście od fontanny w kierunku Parku Zdrojowego. Pieniądze, które były wydane w ubiegłym roku na poszczególne osiedla. Największą kwotę wydaliśmy w dzielnicy Słone, ale jak Państwo pamiętacie, też największe zniszczenia były spowodowane również tam wodami. No i chcieliśmy w miarę możliwości przywrócić te drogi do stanu używalności, ale podjęliśmy też jeszcze przed opadami, tymi deszczami nawalnymi, podjęliśmy jeszcze decyzję o tym, że przebudowujemy drogę, główną drogę ulicy Kilińskiego, o której mówiono od lat, i to zadanie również zostało zrealizowane. Proszę. Poniatowskiego, tak, przepraszam. Tak, dzięki za czujność. Jak najbardziej. Natomiast tu są pozostałe zadania. Gdyby ktoś z Państwa radnych chciał jeszcze szczegółowe rozliczenia, bo mam za poszczególne lata, nie ma problemu, dla swojego obszaru czy regionu, to nie ma żadnego problemu, możemy takie informacje Państwu przekazać, dostarczyć, nie jest to żadna tajemnica. Tutaj proszę też właśnie spojrzeć, bo to są przykłady, część realizowanych zadań. Myślę, że Państwo je znacie, zresztą ja o tym też wielokrotnie mówiłem. Były te informacje również na naszych stronach internetowych, także mam nadzieję, że nie są to dla Państwa zadania zupełnie nieznane albo ewentualnie, że Państwo na ten temat nic nie wiecie. Gospodarka odpadami komunalnymi. Ja już kilkakrotnie mówiłem o tym w poprzedniej kadencji, ale również w roku ubiegłym o tym, żeśmy mówili, ponieważ deklaracji śmieciowych, tak jak tu Państwo widzicie, mamy złożonych dla naszych mieszkańców na ponad 13 tysięcy. Ja Państwu na początku pokazałem, że mamy ponad 16 tysięcy mieszkańców. Zrobiliśmy coś takiego, że daliśmy możliwość mieszkańcom, którzy nie mieli deklaracji śmieciowych, ogłosiliśmy w przeszłości taką abolicję, no i część osób, że tak powiem, wyszła z ukrycia i zaczęła płacić. Natomiast te osoby następne, które udało nam się ujawnić, no to płaciły również kary wstecz. W tamtym roku takich osób, które znaleźliśmy, to było ponad 240. Natomiast i tak w tym systemie, jak Państwo widzicie, nie ma prawie 3000 ludzi. To wynika między innymi też z tego, że część, zwłaszcza młodych ludzi, albo studiuje, część wyjechała, część pracuje za granicą. Natomiast pytanie, czy to są wszystkie te osoby, czy mamy dalej system jeszcze nieszczelny i mamy osoby, które mamy tutaj nieujawnione, które ewentualnie za te odpady nie płacą. No bo jeżeli te osoby nie płacą za odpady, to są dwie możliwości. Albo płacą za nich inni, albo płaci za nich gmina, bo tak to wygląda. I tutaj Państwo widzicie również, że tam pokazałem te koszty, które były w roku ubiegłym, 5,5 miliona, natomiast tego proszę zobaczyć, tam jest 830 tysięcy, które to są koszty, albo to są pieniądze, które do tego systemu dołożyła gmina. Proszę też zobaczyć, że tam w tonach jest ilość odpadów
segregowanych i zwróćcie uwagę, że te dwa ostatnie lata mamy, można powiedzieć, lekką zniżkę. To wynikało między innymi też z tego, że wielu naszych mieszkańców, w związku z tym, że te osoby, które oddają odpady zielone, ta cena jest znacząco wyższa w roku ubiegłym i w roku poprzednim, zdecydowały się właśnie na przejście, że będą kompostować. I między innymi to też spowodowało zmniejszenie się ilość właśnie oddawanych odpadów zielonych przez mieszkańców. Myślę, że część mieszkańców, jak będzie mogła jeszcze od nas otrzymać kompostowniki, że ta ilość tych osób, które oddają odpady zielone, a wbrew wszystkiemu albo w ogóle wbrew logice, odpady zielone są najdroższe. Kolejna kwestia to jest właśnie realizacja polityk, programów i strategii. I tutaj chcę podać przykład związany właśnie z ochroną środowiska. Proszę zwrócić uwagę, że staramy się w miarę możliwości rozbudować przede wszystkim sieć kanalizacyjną. I tu mamy ulicę Gorczańską, Wójtowiczową, Bystrą czy ulicę Dogila na Słony, ale również sieć wodociągową, jak również przepompownię, którą wybudowaliśmy na ulicy Bystrej. Oprócz tego, tak jak już wcześniej mówiłem, realizowaliśmy termomodernizację budynków. Były to przede wszystkim budynki użyteczności publicznej, na których nam najbardziej zależy, bo to są budynki bardzo duże, z ogromną ilością okien i straty ciepła tam były najwyższe. W ubiegłym roku również skończyliśmy spaleniem węglem w naszych szkołach i przedszkolach. Zostały nam remizy, tak naprawdę dwie jeszcze, gdzie palimy węglem. Natomiast w pozostałych wszystkich przeszliśmy na opalanie gazem. Mamy tam jeszcze, albo inaczej, kontynuujemy jeszcze ten program wywozu wyrobów azbestowych. Bardzo często jest tak, że mieszkańcy, nawet jak nie mieliśmy tych środków, prosiliśmy ich, żeby składowali ten azbest na paletach, żeby go przykryli i w momencie, kiedy dysponowaliśmy środkami, to przeznaczaliśmy te środki między innymi na to, żeby ten azbest wywieźć i zutylizować. W ubiegłym roku dość dużo było dyskusji na temat opieki nad zwierzętami i tutaj, jak Państwo widzicie, przeznaczyliśmy na to kwotę 76 313 zł i można się zastanawiać, czy są to pieniądze duże czy małe. Jak Państwo wiecie, część mieszkańców płaci również od psów, natomiast no, jest to dużo, dużo niższa kwota niż tą, którą tutaj przeznaczyliśmy. Kolejna kwestia to jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Każdego roku, jak Państwo pamiętacie, w tym roku też, w ubiegłym tak samo, jest ogłaszana lista stowarzyszeń, które otrzymały środki pieniężne i tam są podane kwoty, na jakie kwoty te środki stowarzyszenia otrzymały. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że to nie jest tak, że wszystkie stowarzyszenia otrzymują w takiej samej wielkości i w tej samej kwocie, ponieważ komisja bierze między innymi pod uwagę to, czy stowarzyszenie albo organizacja wywiązało się z zadań, które w ubiegłym roku na siebie wzięli. To jedno. Druga rzecz, sprawdzają również, jaka to jest ilość dzieci czy młodzieży, osób zaangażowanych w dany projekt i w związku z tym pewne kwoty są przewidziane i dzielone następnie na te poszczególne stowarzyszenia. Także gdybyście Państwo przeglądnęli wstecz, to zobaczycie, że to samo stowarzyszenie zupełnie inne środki otrzymało na przykład w roku 2023, a zupełnie inne w roku 2022. Nie ma czegoś takiego, że jest to porównywalne. Porównywalne, z tego co pamiętam, to są tylko kwoty, które są przeznaczone na istniejące zespoły regionalne. Natomiast te pozostałe zależą przede wszystkim od tego, jaka ilość tych dzieci występuje. Z imprez, które wspieraliśmy, wspieramy, to są właśnie między innymi cyklorabka, zawody, które są organizowane
przez pana Tomasza Koperniaka, ale również te, które odbywają się w amfiteatrze, jak również dawnej Rabki Czar, impreza, która zaczyna się jutro. Jeżeli państwo macie czas, to też serdecznie zapraszam. Bieg Żołnierzy Wyklętych, czy koncert, tak jak w tym przypadku, Małej Armii Janosika. Ale wiele innych, które organizowane są również przez między innymi Centrum Kultury, Sportu i Promocji. Współpraca Miejskiej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z instytucjami i organizacjami. Tutaj trzeba przyznać, że ta działalność jest prowadzona między innymi poprzez wspieranie świetlic, które są prowadzone w naszych szkołach, we wszystkich naszych szkołach są prowadzone. Komisja między innymi finansuje zajęcia z nauki pływania dla uczniów klas trzecich wszystkich naszych szkół. Także wszystkie dzieci w klasie trzeciej uczą się pływać. Następnie organizowany jest czas wolny dla dzieci i młodzieży. Są to zajęcia szachowe, ale tak samo zajęcia w wakacje czy w ferie. Natomiast proszę mieć świadomość, jeżeli państwo też występujecie czy wspieracie działania, które organizowane są przez niektóre organizacje właśnie dla dzieci czy młodzieży, że jeżeli jest tam prowadzona działalność profilaktyczna, to wtedy takie zajęcia mogą właśnie uzyskać wsparcie. Oprócz tego mamy jeszcze właśnie warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży, które są organizowane w okresie wakacji, jak również wsparcie finansowe rabczańskim stowarzyszeniom, które biorą na siebie organizację wolnego czasu dla naszych najmłodszych mieszkańców, ponieważ dzięki temu liczymy, że dzięki temu właśnie ci młodzi ludzie spędzą czas dobrze, z korzyścią dla siebie, no i że uda się ich odciągnąć również od tego, co proponuje im współczesny świat, a nie zawsze są to najlepsze rzeczy w formie różnego rodzaju używek. Pieniądze, które były przeznaczone również w ubiegłym roku, między innymi na zwalczanie narkomanii, to jest ponad 15 tysięcy, ale również na zakup różnego rodzaju materiałów. Między innymi tutaj nasza gmina bierze udział w kampanii Zachowaj trzeźwy umysł. No i tutaj, jak państwo widzicie, jest to kwota ponad 27 tysięcy, natomiast największa kwota to jest ta kwota przeciwdziałania alkoholizmowi, ale to wynika też między innymi z tego, to co mówiłem wcześniej, że prowadzimy te świetlice, których dzieci po lekcjach mogą zostać jeszcze do późniejszych godzin. W ubiegłym roku radni przyjęli 100 uchwał, z tego 30 uchwał to było prawo miejscowe. Natomiast jeżeli chodzi o interpelacje, wnioski i zapytania, jak państwo widzicie, tego było ponad 150. Oświata w naszej gminie. Myślę, że radni mają już pewien obraz naszej oświaty. Wiedzą, jak te szkoły wyglądają, mniej więcej ile mamy dzieci. Natomiast chciałbym jeszcze państwu też docelowo dostarczyć pewnych informacji, żebyście państwo mogli zobaczyć, bo proszę zwrócić uwagę, tam są podane wydatki naszych szkół. O, nie chcę laser świecić. Jeszcze raz wrócę do tego. Proszę zobaczyć w poszczególnych szkołach koszt gminy, czyli tyle, ile kosztuje właśnie dana placówka. I tam macie państwo również procentowy wskaźnik, czyli ile gmina do tego dopłaca, bo najczęściej jest tak, że macie państwo informację, pani skarbnik podaje informację, na przykład, że w ubiegłym roku dołożyliśmy do oświaty, załóżmy, 8 milionów, ale nikt z państwa nie wie, na którą z tych placówek dołożyliśmy najwięcej albo najmniej, natomiast tutaj jest to rozbite na poszczególne nasze placówki. Mamy 7 szkół, 2 przedszkola i jeszcze oprócz tego mamy zespół przedszkoli specjalnych. Jeżeli któreś z tych informacji będziecie państwo chcieli, żeby wam przesłać, czy całą prezentację, nie ma żadnego problemu, z tego względu, że pozwoli to państwu również swoją wiedzę poszerzyć na temat
naszej oświaty i myślę ułatwi również w pewnym momencie, gdy będzie dyskusja na temat tego, czy są to duże kwoty, czy są to małe kwoty, albo czy do tej szkoły dokładamy więcej, czy mniej, bo to pozwoli między innymi na to, żeby można było się docelowo również do tych kwot odnieść. W każdej szkole, może inaczej, źle powiedziałem, trzy szkoły żeśmy termomodernizowali i czwarte przedszkole, natomiast w tych pozostałych szkołach staraliśmy się mimo wszystko również też wykonać pewne działania, które zgłaszali dyrektorzy, czy to remont schodów, sali, pomieszczenia, czy boisko, tak jak przy szkole numer 3, czy boiska, bo tam wykonaliśmy dwa boiska, czy zakupy, o których mówili dyrektorzy, że są potrzebne czy konieczne, związane czy to z wyposażeniem sal, czy z uzupełnieniem sprzęt komputerowy, jeżeli taka była potrzeba. Oprócz tego gmina przeznacza również środki między innymi na żłobki, które są prowadzone w naszej gminie i tutaj Państwo macie właśnie kwoty, jakie przeznaczyła gmina w roku ubiegłym, czyli na 48 tysięcy, natomiast na drugie 56 tysięcy i proszę również tam spojrzeć, mamy jeszcze oprócz tego, oprócz naszych szkół, które są szkołami publicznymi, mamy na terenie naszej gminy również szkoły niepubliczne, ale tak samo mamy niepubliczne przedszkola i na nie również przekazujemy pieniądze, które otrzymujemy w formie subwencji, ale jeżeli jest wyliczona średnia, że jest wyższa, to gmina musi przekazać tą wyższą kwotę, wyższą subwencję, jeżeli jest wyliczona wyższa kwota. No i tam jeszcze jest kwestia kształcenia młodocianych pracowników. Przedsiębiorcy, którzy szkolą tych młodocianych pracowników, jeżeli zwracają się właśnie o to, żeby wystąpić o takie środki, jak Państwo widzicie, w ubiegłym roku były to właśnie nam 36 osób. Kolejna kwestia to jest stan naszego zasobu mieszkaniowego. Tak jak to Państwo widzicie, na dzień 31 grudnia mamy 152 lokale o powierzchni przeszło 5600. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te lokale, 91 lokali, to są lokale, które są w budynkach stanowiących własność gminy. Natomiast dwa lokale to w budynkach Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 59 lokali to lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych. I tu chciałbym powiedzieć, że jeżeli Państwo chcecie, prześlę Państwu, jaki jest średni wiek tych lokali. Mówię, czy mają 50, 100 lat, czy więcej, ponieważ to daje pewien obraz, czym dysponuje nasza gmina. No niestety nie napawa to optymizmem, natomiast byłoby dobrze, gdyby gmina miała w miarę obiekty nie starsze niż 50 lat, natomiast no niestety nasze obiekty są w stanie dość mocno zniszczony i jest przygotowany taki dokument dotyczący polityki mieszkaniowej gminy, dotyczący tych lokali i jeżeli Państwo pozwolicie, to taki dokument Państwu też prześlę, bo to dałoby Wam pewien obraz, czym my naprawdę dysponujemy, bo są osoby, które chętnie by na przykład od nas mieszkania kupiły, tylko co z tym, jak my sprzedamy i zostaniemy z tym, że tak powiem, najgorszym zasobem mieszkaniowym. Stąd między innymi decyzja sprzed dwóch lat podjęta, namawiałem radnych, żebyśmy zdecydowali się jednak przystąpić do SIM-u i budować te mieszkania, które są obecnie budowane na ulicy Kilińskiego, żeby te potrzeby mieszkaniowe spróbować w ten sposób między innymi zaspokoić. Kolejna kwestia to jest kultura fizyczna i tak jak tu już wcześniej mówiłem, że przeznaczyliśmy pieniądze między innymi na naukę pływania, ale to nie jest tylko to, bo tutaj jest również projekt Jeżdżę z głową, jak również szkolny klub sportowy, na które przeznaczamy pieniądze
i zajęcia, które również są właśnie z gimnastyki czy z gimnastyki korekcyjnej. Liczymy na to, że dzięki temu uda się wychować nasze młode pokolenie zdrowo. I kolejna kwestia, no to jest kultura fizyczna, czyli wprowadzenie dodatkowych zajęć organizowanych właśnie przy szkołach czy w szkołach naszych. Tutaj między innymi macie Państwo, na co przeznaczyliśmy między innymi środki, jeżeli chodzi o kulturę i promocję, jakie to są ewentualnie kwoty. Chciałbym, myślę, że jeżeli chodzi o kulturę fizyczną, o sport, to myślę, że Państwu w miarę jest to znane. Natomiast jeżeli chodzi o promocję, to przystąpiliśmy do projektu, który miał za zadanie i cel między innymi promować uzdrowisko, pensjonaty, ale również prowadzenie naszej strony, filmik, który był wykonany, czy Rabka 360 stopni, żeby można było właśnie sobie wirtualnie pewne informacje również zdobyć i ściągnąć. Ogromna ilość ludzi dzisiaj korzysta przede wszystkim z internetu i musimy tutaj również starać się to wszystko robić. Za szybko. No nie wiem czemu. Tutaj mamy między innymi uroczystości nasze państwowe, ale również kulturalne imprezy, które organizowane są między innymi w naszym amfiteatrze, ale również wcześniej jeszcze organizowane przez Młodzieżową Radę Miasta, między innymi Festiwal Kolorów. Organizowali kilka fajnych imprez. No niestety w ubiegłym roku Młodzieżowa Rada zakończyła działalność. Jeżeli się odrodzi, to jest szansa, że młodzi ludzie będą jeszcze, myślę, pomysłodawcami, ale również inicjatorami pewnych działań i będą również sami robili wszystko, żeby te imprezy czy uroczystości, które planują, żeby się odbyły. Praktycznie każdego roku staramy się w miarę możliwości obniżać niską emisję. I tak jak tu Państwo macie pokazane, to jest realizowane między innymi w ramach programu LIFE, który w naszej gminie jest realizowany od roku 2017. Byłem inicjatorem utworzenia klastra energii Brama Podhala, do którego namówiłem sąsiednie gminy, czyli gminę Rabę Wyżną, Czarny Dunajec, ale również Jordanów i Bystrą Siedzinę. Chcielibyśmy pozyskać dodatkowe środki między innymi na fotowoltaikę, ale między innymi na magazyny energii. Bo dzisiaj jest tak, że ogromna ilość osób fotowoltaikę już ma. Natomiast tak naprawdę teraz wypadałoby zdobyć środki na to, żeby można było wykonać, zainstalować u siebie również magazyny energii. Mamy zainstalowane również u nas stację pomiarową i jeżeli byście Państwo przeglądnęli, no teraz tego pewnie nie będzie widać, ale było to widać w styczniu, w lutym, gdzie pokazywano między innymi stan zanieczyszczenia powietrza w powiecie małopolskim, ale proszę mi wierzyć, że bardzo często był tam dopisek właśnie, że nie dotyczy gminy Rabka-Zdrój, ponieważ duża wymiana ilości kotłów, z drugiej strony rozwój sieci gazowej, no najszybszy był na terenach Ponic, następnie Chabówki, natomiast mam nadzieję, że tak jak obiecał dyrektor, że ruszy wreszcie również i w Rdzawce, chociaż udało się wymienić w szkole, która spalała mniej więcej tyle co 25 budynków węgla. I tutaj macie Państwo przedstawione między innymi, jak to wyglądało w poszczególnych latach, ale również jakie to były kwoty, jaka to była ilość wymienionych kotłów. Mogę powiedzieć tak, że analiza, która była przygotowywana, czym kto pali,
U nas jest mniej więcej na poziomie 88%. Państwo pamiętacie na pewno, że w 2022 roku gminy zostały zmuszone do handlowania węglem i w 2023 roku byliśmy jako gminy tymi, którzy zajmowali się właśnie dostarczeniem węgla naszym mieszkańcom. Natomiast mieszkańcy bardzo często mieli pretensje, że najpierw namawialiśmy ich do wymiany pieca na gazowy czy jakiś inny, a teraz chcemy im sprzedać węgiel. No, proszę mi wierzyć, że nie był to mój wymysł. Taka była polityka centralna, czyli polityka rządu. I gminy dostały to jako jedno z zadań dodatkowych i po prostu musieliśmy się tym zajmować. Ośrodek pomocy społecznej. Proszę zwrócić uwagę, że ośrodek pomocy społecznej część pieniędzy posiada jako pieniądze, które uzyskuje z budżetu gminy. Czyli mówiąc krótko, gmina do tego dopłaca. Są pieniądze, które przesyłane są do gminy jako pieniądze centralne z budżetu państwa. I tam państwo, myślę, że widzicie, to jest to 7 160 124 zł. Ale również są to pieniądze, te z budżetu gminy 2 696 000. I proszę zwrócić uwagę, że tam jeszcze jest Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy. To są pieniądze, które my otrzymujemy od wojewody. W ubiegłym roku było to 1 760 000, ale oprócz tego mamy tam jeszcze, jak Państwo widzicie, to są środki do przeciwdziałania COVID-owi i mamy również też pieniądze, które otrzymuje gmina na dzieci ukraińskie, które uczą się w naszych szkołach. I tam z boku, proszę zobaczyć, mamy też, jaka to jest rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą finansową ze strony tutejszego ośrodka pomocy społecznej. To jest 348 osób, ale proszę pamiętać, że mimo, że zabrano im zadanie, jakim było 500+, no to dołożono zadania związane między innymi z uchodźcami z Ukrainy. No i mogę powiedzieć tak, że w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku na terenie naszej gminy było przeszło 850 osób, które uciekły z Ukrainy z terenów objętych wojną. To znaczy z Ukrainy, bo to nie cała Ukraina jest objęta wojną, ale tutaj gdzie toczyły się działania wojenne, mam na myśli kraj. I kolejna kwestia. To są świadczenia rodzinne. Prosiłbym, żeby Państwa nie zmyliło to becikowe 56 tysięcy, bo proszę pamiętać, że to nie jest tak, że jak się dziecko urodzi, to od razu niektórzy rodzice występują. Jest tam jakiś czas i oni występują o te środki między innymi później, więc tak jak do Państwa mówiłem, nam urodziło się w roku ubiegłym 107 dzieci. Fundusz alimentacyjny to są środki, które wypłaca gmina, natomiast później trzeba dochodzić tych pieniędzy od osób, które uchylają się od płacenia alimentów. Więc to jest takie trochę koło zamknięte, bo gmina wypłacić musi, natomiast jeżeli te osoby, które nie płacą alimentów, uchylają się, to gmina te środki i tak wypłacić musi i tu jest właśnie podana ta kwota. Natomiast pocieszeniem jest, jak to pani dyrektor powiedziała z OPS-u, że trochę nam to spadło, jeżeli chodzi o dopłaty, czyli niektórzy poczuwają się, ta ściągalność jest zdecydowanie wtedy większa. No i kolejna kwestia to są te świadczenia rodzicielskie, zasiłki rodzinne. No i najwyższa kwota to są właśnie te opiekuńcze świadczenia. Proszę też pamiętać, że mamy osoby w domach pomocy społecznej i wygląda to w ten sposób, że jeżeli pobyt w takim DPS-ie, załóżmy, kosztuje 4300, to osoba, która ma emeryturę, z jej emerytury płaci się 70%, a pozostałą kwotę płaci gmina. Czyli my za ubiegły rok dołożyliśmy prawie 1 000 000. Tutaj, bo już niektórzy radni pytali o pewne informacje związane ze Strażą Miejską. Tu jest taka krótka informacja, ale ja myślę, że
Jeżeli Państwo będziecie chcieli, to rozmawiałem też z komendantem Straży Miejskiej. Jeżeli byłoby posiedzenie jakiejś komisji, chcielibyście Państwo o sprawach, które Was, że tak powiem, interesują, to komendant jak najbardziej na to spotkanie by przyszedł i myślę, że odpowiedziałby na wiele pytań. Tu jest podana ilość w liczbach najkrócej, ile było właśnie tych interwencji, ile było grzywien, na jakie kwoty, ile osób zatrzymano, ale również proszę zwrócić uwagę na tą ostatnią informację, czyli 335 kontroli posesji i obiektów użyteczności publicznej, bo Straż Miejska jak przychodzi, to kontrolują wtedy, no można powiedzieć tak, to czym kto pali, sprawdzają też, czy jest wywożone szambo i to systematycznie, więc następna sprawa to jest gospodarka śmieciowa, więc komendant mówi, że takie rzeczy jak najbardziej sprawdzają. Ale jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji, to myślę, że gdyby odbyła się taka komisja, to komendant jak najbardziej deklaruje, że chciałby przyjść też na taką komisję. No i nasze dwie instytucje kultury, czyli Centrum Kultury, Sportu i Promocji oraz biblioteka, nasza biblioteka publiczna. Tu, jak Państwo widzicie, mamy między innymi pokazane, jakie wydarzenia są organizowane, między innymi czy to w bibliotece, ale również i w naszym centrum, ile ewentualnie osób w tym uczestniczy, no i jakie kwoty, bo to na samym dole macie Państwo podaną informację, jaką kwotę wyłożyła, tak jak do Centrum Kultury, Sportu i Promocji, dołożyła gmina, czyli 1 053 794 zł, natomiast do biblioteki 710 tysięcy. To są te kwoty, które w ubiegłym roku jako samorząd dołożyliśmy do tych naszych dwóch instytucji kultury. Spółki gminne. Jak Państwo wiecie, mamy trzy nasze spółki gminne, czyli Szpital Miejski, Zakłady Komunalne, Zakład Wodociągów i Kanalizacji. I tutaj informacje, które zostały przygotowane między innymi przez prezesa szpitala dotyczące finansów szpitala na przestrzeni tych lat od momentu, kiedy został prezesem szpitala. No, ja chciałbym powiedzieć ze swojej strony, co myślę, że wszyscy Państwo wiecie, że w ubiegłym roku podjęliśmy naprawdę niełatwą decyzję dotyczącą przebudowy tego szpitala. Najpierw była dyskusja o remoncie. Jak Państwo pamiętacie, pierwszą rzecz, którą tam wyremontowano, to było laboratorium diagnostyczne. Natomiast końcem trzeciego kwartału, niestety decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ten szpital został zamknięty. I musieliśmy wtedy bardzo szybko i to naprawdę w bardzo krótkim okresie czasu ten szpital przenieść, jak Państwo pamiętacie, do budynku Karabela, ale również do Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego. Myślę, że każdy z Państwa wie, że nie ma zawsze jak na swoich śmieciach. Tu jesteśmy w gości. Chcielibyśmy tam być jak najkrócej, tak naprawdę. Natomiast jak Państwo widzicie, inwestycja, jaką jest szpital, w takim kształcie idzie do góry. Natomiast trudności czy problemów nie brakuje. Mogę powiedzieć tyle ze swojej strony, że osobiście uważam, że to była jedna z trudniejszych decyzji i dla prezesa szpitala, a dla mnie też, jeżeli chodzi o porwanie się na takie dzieło, które jest realizowane obecnie, ponieważ w przetargu wyszła kwota 29 milionów 200. Natomiast dzisiaj wiemy, że będzie to wyższa kwota, przynajmniej o 6 milionów. Natomiast o te środki chcemy wystąpić do wojewody, żebyśmy mogli je pozyskać z rezerwy. Powiem tak, oby się to wszystko udało z niewielkimi trudnościami, bo trudności, jak wszyscy wiecie Państwo, bo każdy albo budował dom, albo remontował dom, albo miał z tym do czynienia, to wie, że są to koszty i to poważne, bardzo często koszty nieprzewidziane, nieplanowane
I w pewnym momencie człowiek się zastanawia, że kiedy wreszcie ta inwestycja się skończy. No tutaj założenie było takie pierwotnie, że ta inwestycja skończy się do końca 2024 roku. Natomiast powiem tak, chcielibyśmy, żeby się skończyło w pierwszym kwartale przyszłego roku. Natomiast mam nadzieję, że nie wyskoczy tam już nic. Ale tej pewności nie mam. Mam nadzieję. Tak by ten szpital miał wyglądać. Myślę, że Państwo widzieliście już wizualizację tego szpitala. Czego należałoby życzyć sobie, prezesowi szpitala i wszystkim mieszkańcom, żeby ten szpital tak wyglądał, żeby był na miarę XXI wieku. Natomiast wyzwanie jest duże. Nasze zakłady komunalne, to jest druga spółka. Tutaj Państwo macie też pewne zestawienie pokazane. Natomiast ja już mówiłem wcześniej, jak Państwo mam nadzieję pamiętacie, o tym, że my jako samorząd termomodernizowaliśmy te dwa budynki, czyli jeden na dole na ulicy Podhalańskiej i drugi na ulicy Kilińskiego naprzeciwko cmentarza. Natomiast sama spółka podjęła również pewne działania, bo są to inwestycje wykonane wewnątrz, ale również wokół tych budynków. Wymieniono też część taboru, dostosowano sortownię do wymogów przeciwpożarowych i wykonano boksy na odpady segregowane. Kolejna spółka to jest nasz zakład wodociągów i kanalizacji. Zakład wodociągów i kanalizacji, popularnie znany czy zwany ZWiK, w ubiegłym roku wykonał kolejną instalację fotowoltaiczną 50 kW. Kontynuował rozbudowę sieci kanalizacyjnej, natomiast wymieniono na energooszczędne systemy napowietrzenia SBR-y. Także tutaj myślę, że oszczędności w zużyciu energii będą duże, plus mają instalację fotowoltaiczną o mocy 150 już te obecnie kW. Natomiast same inwestycje, które oni wykonali, to były inwestycje na kwotę 1 100 000. Także tutaj te działania też są, myślę, znaczące, widoczne. No i mam nadzieję, że będą kontynuowane, a zwłaszcza rozbudowa sieci kanalizacyjnej, jak nie wiem, czy Państwo wiecie, czy nie, ale obecnie jest realizowana dosyć duża inwestycja, ponieważ na terenie sołectwa Chabówka w zasadzie nikt nie był wpięty do kanalizacji. Dopiero teraz jest realizowana inwestycja, która pozwoli wpiąć do sieci kanalizacyjnej prawie 60 budynków. I to byłoby z prezentacji tyle. Natomiast ja chciałbym jeszcze się odnieść do pewnych spraw. W ubiegłym roku były też wydarzenia, które, no można powiedzieć, że były nieprzewidywalne. Między innymi takim wydarzeniem nieprzewidywalnym był deszcz nawalny, który wystąpił w lipcu. Jak Państwo pamiętacie, zniszczył nam i drogi, ale również chodniki i kładki. I podjęliśmy wtedy jeszcze wyzwanie zrealizowania zadań między innymi ulicy Wójtowiczowej, Poniatowskiego, ale i Tysiąclecia, ulicy Zgody, na które uzyskaliśmy dofinansowanie od wojewody. Natomiast wszystkie pozostałe prace, które myśmy tam wykonali, to wykonaliśmy ze środków własnych, czyli sprzątanie, udrożnianie czy naprawy przejazdów, ale również dróg i uzupełnianie ubytków w drogach tłuczniem. To wykonaliśmy ze środków własnych. Drugą taką istotną rzeczą to było osuwisko na ulicy Zakopiańskiej, bo tu musieliśmy przygotować dokumentację geologiczno-inżynierską i to zrobiliśmy. Udało się nam podzielić zakres robót między innymi z PKP. Natomiast końcem ubiegłego roku pozyskaliśmy środki na dofinansowanie tego, jednak żadna z firm nie przystąpiła do przetargu, tłumacząc się tym, że był to zbyt krótki okres czasu. Owszem, był to krótki okres czasu, ale ja też dłuższego czasu nie dostałem, bo dostałem do końca grudnia i albo te środki zostaną zagospodarowane i wykorzystane, a jeżeli nie,
Jeżeli to zadanie nie zostanie wykonane, to środki miały być do zwrotu. Więc po nowym roku złożyłem nowy wniosek, udało się uzyskać to dofinansowanie, no i to zadanie obecnie jest kończone. No i trzecia rzecz, która również w ubiegłym roku była też widoczna, to między innymi uchodźcy z Ukrainy, którzy u nas byli, ponieważ duża część pracowników OPS-u między innymi zajmowała się kwestią czy sprawami związanymi z uchodźcami. Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego zajmowali się nadawaniem numerów, natomiast była prowadzona jeszcze, jak Państwo pamiętacie, w pierwszej połowie ubiegłego roku prowadzony był magazyn, z którego również korzystało wielu Ukraińców na terenie naszej gminy. Natomiast my jeszcze pozyskaliśmy też pieniądze od naszych miast partnerskich. Oni nam wpłacili, plus jeszcze miasto Oak Ridge w Stanach Zjednoczonych. To była kwota ponad 400 tysięcy w sumie w przeliczeniu na złotówki. My te pieniądze na początku przeznaczaliśmy na zakup najbardziej tych niezbędnych rzeczy, które były potrzebne tym, którzy korzystali z magazynu. Natomiast później i obecnie my te pieniądze przeznaczamy na naukę języka polskiego dla Ukraińców. I chcę powiedzieć, że taką inwestycją, o której dzisiaj też Państwo będziecie radni mówić, albo inaczej o przekazaniu środków, no to są te mieszkania dla młodych na ulicy Kilińskiego. To było zadanie, nad którym w ubiegłym roku też bardzo intensywnie pracowaliśmy, bo wtedy między innymi był wykonywany projekt tej inwestycji, jak również lokalizacja i wszystkie uzgodnienia. I mam nadzieję, że ten rok i przyszły rok uda się ten budynek właśnie wybudować i będą tam 54 mieszkania. To chyba tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za tak szczegółowe przedstawienie raportu o działalności swojej. Jak wiemy, raport gminy, który został przedstawiony nam do dzisiejszej debaty, obejmuje podsumowanie działalności za poprzedni rok, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego, co bardzo szczegółowo przedstawił nam pan burmistrz. My dostaliśmy to w wersji też również papierowej. Do dzisiejszej debaty mogli również zgłosić się mieszkańcy na zasadach określonych w ustawie. Do dnia wczorajszego nie wpłynął żaden taki wniosek, więc debata odbędzie się w gronie tutaj nas radnych. Oczywiście nad raportem debatowaliśmy już na komisji rewizyjnej. Na komisji budżetowej też dyskutowaliśmy nad różnymi tematami. Natomiast jak Państwo pamiętacie, były też takie głosy, że raport jest zbyt mało szczegółowy, mimo że zawiera 120 stron, to że jest zbyt mało szczegółowy. Oczywiście ustawa daje nam możliwość określenia w drodze uchwały szczegółowych wymogów dotyczących raportu. Jeżeli dojdziemy do takiego wniosku, że ten raport wymagałby większej szczegółowości, jest on, można powiedzieć, no, związany tożsamy ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu, jak Państwo widzieliście, jest bardziej szczegółowo opisane. Jeżeli podejmiemy taką decyzję, że chcielibyśmy mieć też tak bardzo szczegółowo rozbudowany raport, no to zastanowimy się nad podjęciem uchwały, żeby na następny raz, na przyszły, za ten rok, żeby pan burmistrz przedstawił nam taki raport, jaki będzie określała ta uchwała, czy też warunki w tej uchwale. Mamy taką możliwość na podstawie uchwały o samorządzie gminnym. W tym momencie otwieram debatę nad raportem. Proszę o zabieranie głosu radnych.
będę udzielał głosu w kolejności zgłoszenia się. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna Ewa Dyrda. Panie burmistrzu, jak mam takie dwa pytania. W tym raporcie na osiedlu Łęgi jest zawarta kwota przebudowa sierantówki. Wykonanie tej drogi było w kwocie 1 600 000, a w raporcie jest 1 788 000 z groszem, czyli jest około 200 tysięcy. I chciałabym się dowiedzieć, co wpłynęło na podwyższenie tej kwoty o 200 tysięcy. To jest raz. Wspomniał Pan o Straży Miejskiej, ale to sobie na komisji podyskutujemy nad pracą tej formacji, bo jest wiele zastrzeżeń. I jeszcze o mostki, które zostały zniszczone podczas tej ulewy. No do obecnej chwili są nieodbudowane, a to jednak jest wizerunek stricte Rabki w centrum. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz będzie na bieżąco? Możemy, myślę, że na bieżąco, jeżeli pan burmistrz nie widzi przeciwwskazań, to bardzo bym prosił. Nie zapomnę. Szanowna pani radna, z tego co ja wiem, jeżeli chodzi o sierantówkę, tam była kwestia taka, że było planowane wykonanie między innymi tam odwodnienie i kanalizacja. I nie wiem, na ile pani wie, ale tam była taka sytuacja, że w pewnym miejscu nie można było tego wykonać i trzeba było robić tam przewierty. I to między innymi, tak, nie wiem, na jakiej to wysokości było, ale zgłaszali to pracownicy i również firma, która to wykonywała, i to spowodowało podniesienie tej kwoty. Ja bym też wolał tą niższą kwotę, zdecydowanie. Co do mostków, to powiem tak, tak jak tu wcześniej już zacząłem mówić. Najpierw chcieliśmy wykorzystać te pieniądze, które dostaliśmy od wojewody na wykonanie dróg i przede wszystkim, żeby poprawić przejezdność. Natomiast po spotkaniu z przedstawicielem Wód Polskich rozmowa wyglądała w ten sposób, że owszem, raczej nie będą przeciwni budowie tych mostków, natomiast warunek jest jeden. Musimy najpierw przygotować projekty, ponieważ te mostki, które były, żaden z nich nie miał pozwolenia ze strony Wód Polskich. I dzisiaj, kiedyś tu przewodniczący powiedział, ale myślę, że warto byłoby, żebyście Państwo to przedyskutowali, w których miejscach te mostki chcemy odbudować. I myślę, że wtedy wypadałoby zrobić coś takiego, żebyśmy wystąpili o tych kilka mostków, bo jak będziemy o każdy występować oddzielnie, to kwota się nam będzie robiła duża, każdy oddzielnie, a może znajdzie się firma czy biuro projektowe, które nam przygotuje kilka tych projektów, które wykorzystamy i będzie to kwota mniejsza. Ale myślę, że Państwo o tym podyskutujecie, natomiast jako radni, natomiast ja powiem tak, myśmy na dzień dzisiejszy nie planowali tego, bo nie mieliśmy nawet na to środków. A jeszcze jedno mam pytanie, panie burmistrzu. Tam, jak to się nazywa, na tej sierantówce, te dzioły są niezabezpieczone do obecnej chwili. Na ten moment spływa dalej błoto, kamienie. Miała tam jakaś pani, co mi pan kiedyś przekazał, miała pani tam na własny koszt wyłożyć takimi tymi płytami. Wczoraj akurat sobie robiłam rekonesans i tam jednak jest dalej niezrobione i to błoto z tymi kamieniami spływa po tym nowym asfalcie. I jeszcze troszkę i będzie w którymś momencie uszkodzone. I tam jeszcze jeżdżą samochody, które też są ponad tonażowo. No nikt, to jest też w sumie wina mieszkańców, bo powinni interweniować, jeżeli jedzie ponad tonażowy samochód do Straży Miejskiej czy nawet na policję. Ale tego zabezpieczenia od góry nie ma, tą kratą, co panu kiedyś mówiłam. Dziękuję. Dziękuję, pani Ewo. Mogę? Tak, bardzo proszę. To ja od razu bym powiedział. Pani radna, ci mieszkańcy, którzy mają tam powyżej te tereny, dokąd myśmy zrobili drogę, oni zadeklarowali, że wezmą na siebie wykonania część albo tłuczniowania, ale wykonania części tamtej drogi i zadali pytanie, czy jeżeli oni zadeklarują wykonanie część prac lub określoną kwotę,
czy my jako gmina wtedy byśmy do tego dołożyli. I powiedziałem tak, pod warunkiem, że dowiemy się, jaka ta kwota będzie i wtedy ja przyjdę z tym również do państwa. No bo jeżeli mieszkańcy sami chcą dołożyć i chcą, żeby zrobić, to myślę, że powinniśmy no, pójść na rękę i szukać tych środków, żeby ich wesprzeć też. To znaczy, na dzień dzisiejszy ja nie mam tych wyliczeń. Deklarowali, że oni to zrobią i że przyjdą. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny. Robert Skipiała. Panie burmistrzu, podnieśliśmy dość znacznie stawki za śmieci, wywózkę i tak dalej. W dalszym ciągu dokłada znowu gmina tam 800, chyba 80 tysięcy. Czy jest dalej realizowany ten plan, jakby powiedzieć, szukania tych osób, które jakby powiedzieć nie złożyły deklaracji, a no, pan przedstawił, jest nas tam 16 tysięcy jako miasto, a jest 13 tylko złożonych, 13 tysięcy deklaracji. Nie wiadomo, że część to, co pan mówił, jest jakby powiedzieć wyjeżdża czy tego, ale oni też powinni jakąś składać deklarację, że ich nie będzie. Czy jest taka prowadzona ta ewidencja i czy dalej poszukujemy, bo jest taki, wiem, że odnaleźliśmy tam kilkaset nawet tych miejsc, co pan powiedział. Czy to jest dalej realizowane? Dziękuję. Bardzo proszę pana burmistrza. Jest to prowadzone na bieżąco, tam gdzie można ewentualnie znaleźć takie osoby. Natomiast co do kwestii tej dopłaty. Gdybyśmy mieli tyle osób w systemie, ile mamy mieszkańców, to byśmy nie dopłacali. I w naszym interesie jest, żeby ewentualnie takie osoby znaleźć. Natomiast proszę mi wierzyć, że jest to robione na bieżąco. Jeżeli państwo chcecie, to możemy nawet, nie wiem, za ostatni miesiąc przedstawić wam, ile zostało wysłanych takich, między innymi pism, zapytań przy zmianach deklaracji właśnie dotyczących śmieci. Ale jest to robione na bieżąco. Natomiast jeżeli znacie państwo lepszy sposób, który bardziej by ten system uszczelnił, to proszę zaproponować, to skorzystamy na pewno z niego, bo te informacje, te dane, które my mamy, czy którymi my dysponujemy jako samorząd, czyli przykładowo ile osób jest w rodzinie, ile dzieci chodzi do szkoły, no to są dane, które my mamy, ale jeżeli są jakieś inne dane, z których można jeszcze skorzystać, wiecie państwo, jest przepis RODO i wiele, wiele innych rzeczy i nawet jeżeli inne instytucje mają jakąś wiedzę, no to się nią nie dzielą, no ze względu właśnie na to. Natomiast my ciągle poszukujemy takich osób. Dziękuję bardzo. Proszę, kto jeszcze? Proszę pan Piotr Żarnowski, radny. Panie burmistrzu, takie pytanie. Ostatni slajd z raportu to działania zakładu wodociągów i kanalizacji. I tam było, że planowane inwestycje na 2024 rok to jest Zaryte, Sądecka, Rdzawka i tam jeszcze już nie pamiętam, co tam jeszcze było. Pytanie jest, dlaczego nie jest ujęte w ogóle w planach? Ulica Gilówka, jeżeli chodzi o kanalizację, która się starała, to już długie lata. Ulica Kilińskiego i ulica i tutaj Kilińskiego Boczna w dół. I oczywiście ulica Gardzarska, które są jakby koło siebie i mieszkańcy tam się starają już długie, długie lata, a zakłady wodociągów jakby, bo teraz widać, że 2024 tą inwestycję pominął całkowicie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana burmistrza, odpowiedź. Znaczy, my mówimy teraz to, o czym pan radny powiedział, mówimy o tym roku, co jest planowane na ten rok. Sprawozdanie jest za rok ubiegły, ale postaram się odpowiedzieć. Część tych ulic, które radny wymieniał, są przygotowane dokumentacje przez nasz Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast ja chcę powiedzieć, że przez tych ostatnich parę lat, przynajmniej
mogę się do ubiegłego roku odnosić. Wszędzie, gdzie realizowaliśmy inwestycje, robiliśmy je również z kanalizacją. Nie było tak, że robiliśmy tylko nawierzchnię asfaltową albo wodociąg, tylko bezwzględnie robiliśmy kanalizację. Jak Państwo wiecie, przepisy się zmieniły i nakładają na gminę obowiązek wyegzekwowania tego od mieszkańców. Natomiast wielu mieszkańców mówi, że oni się chcą podłączyć, tylko gdzie? I proszę mi wierzyć, że dokumentacje, które przygotowujemy, to przygotowujemy z tą myślą. Ale Pani skąd, gdzie mamy? Kilińskiego mamy wieloletnie prognozy finansowe, mamy i dokumentację Kilińskiego, sieci wodociągowej i Garcarska też jest wieloletnie prognozy finansowe. Tak, to znaczy Garcarska na pewno, natomiast... A Kilińskiego teraz jest wprowadzona w tych zmianach będzie? Dzisiejszych, no właśnie. Natomiast co do oczekiwań, ja mogę powiedzieć tak, w naszej gminie mamy 16 300 mieszkańców. Do sieci kanalizacyjnej mamy wpięte 10 600, chyba 60, czyli około 5700 mieszkańców ma albo przydomową oczyszczalnię, albo szambo, z którego należy wywozić. Było spotkanie u wojewody właśnie poświęcone, między innymi, jeżeli mogę. Bardzo proszę. Tej tematyce. Właśnie konkretnie tej tematyce i było powiedziane tak, że gmina ma wyegzekwować od mieszkańców. Powiem tak, tutaj gdzie robimy na ulicy obecnie Zakopiańskiej, chciałem, żeby te drogi boczne, które tam są, żebyśmy od razu teraz zrobili to i żeby wpiąć. Między innymi tam przetarg nam wyszedł w miarę korzystnie i chciałem wykorzystać te pieniądze, które dostaliśmy od wojewody. Wojewoda powiedział, że absolutnie nie ma takiej opcji. Więc wszyscy mówią, że chcą, ale powiedziano nam tak, że gminy miały na to wystarczającą ilość czasu, 20 lat od momentu wstąpienia do Unii, żeby to zrobić. I tak naprawdę boję się, że z częścią tego zadania zostaniemy sami. Chociaż na część myślę, że jeszcze zadań pozyskamy środki, natomiast tą część nie wiem, jaka to będzie, powiedzmy, ileś tam budynków nie podłączymy nigdy. Prosiłem jeszcze poprzedniego prezesa wodociągów i kanalizacji, żeby mi przygotował taką mapę tych terenów i tych budynków, które nigdy nie będą podpięte do kanalizacji, bo albo będzie to za drogo, albo się nie opłaci, albo nigdy tam nie zrobią. I mamy przygotowany taki projekt. Byłem z tym u prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z propozycją, żeby można było przeznaczyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska środki dla tych mieszkańców, którzy wiedzą, że nigdy nie będą podpięci do kanalizacji, żeby mogli wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, tak żeby mogła im wtedy gmina zaproponować, nie wiem, 5-10 tysięcy do tej inwestycji, no i wtedy mieszkaniec decyduje. Albo wywozi systematycznie, albo decyduje się, że buduje przydomową oczyszczalnię ścieków. Powiem tak, obecny prezes Wojewódzkiego Funduszu powiedział, że jest to do rozważenia, ale decyzji póki co nie ma żadnej. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o inwestycje na ten rok, to tak jak zadeklarowałem i zaproponowałem na poprzedniej sesji, zrobimy spotkanie komisji problemowej we wrześniu, ponieważ budżet został zatwierdzony jeszcze przez poprzednią Radę, więc będziemy się chcieli dowiedzieć, na jakim etapie, jakie są inwestycje i to zostawmy sobie na wrzesień. Jeżeli będą pytania, jeżeli chodzi o tegoroczne inwestycje, to zostawmy sobie to do punktu 9 interpelacje zapytania radnych. A teraz bym bardzo prosił o pytania właśnie stricte na temat raportu za zeszły rok. Jeżeli mamy jakieś jeszcze wątpliwości, zapytania do pana burmistrza, to bardzo bym prosił w tym punkcie właśnie za raport za ten zeszły rok. Bardzo proszę. Pani Ela Szarowara, bardzo proszę. Wracając do tematyki, którą poruszył radny Skipiała, chciałam zapytać, czy ludzie, którzy posiadają mieszkania w Rabce i przyjeżdżają na weekendy, a takich osób wiemy, że na tych nowych osiedlach jest sporo, czy oni są obciążeni opłatą za wywóz śmieci? Czy nie ma takiej możliwości? Bo wiemy, że cały tydzień są powiedzmy w Krakowie czy w innej miejscowości, przyjeżdżają na weekendy, a śmieci produkują.
I to ile, prawda? I kosze, i pojemniki. Bardzo dobrze. Tak, tak. Pani radna, my mamy uregulowane to przede wszystkim pod kątem domków letniskowych. Natomiast jeżeli są mieszkania i ktoś jest zameldowany, no to musi płacić. Natomiast pytanie jest teraz, tak jak pani mówi, może być tak, że faktycznie może być zameldowana jedna osoba, a może tam być kilka osób później. Na to, no powiem tak, że myślę, że ten ubiegły rok tych ponad 240 osób to chyba jest dosyć dużo. Natomiast no staramy się to w miarę możliwości kontrolować. Tam, gdzie mamy albo informacje, albo jakiekolwiek dane, że ktoś jednak tam przebywa, mieszka, to te osoby prosimy o wyjaśnienie sytuacji i również proszę. No tak, no ale nie wiem na ile wspólnoty. No wspólnoty mają swoich znowu i swoje zobowiązania. Natomiast te dane, którymi my dysponujemy, staramy się właśnie wykorzystać między innymi po to, żeby te osoby jednak płaciły za śmieci. Tak, ale ludzie ci produkują śmieci, wspólnoty płacą od osoby, tak jak we wszystkich innych blokach. Natomiast nie ma określonej, że na taki blok, na takie osiedle jest tyle i tyle śmieci, prawda? A tych śmieci jest więcej i gmina za to te 830 tysięcy, no powiedzmy niech będzie połowę dopłaca. Nie wiem, czy jest taka ustawowa możliwość obciążania tych, którzy mają mieszkania, a nie ponoszą kosztów wywozu. Myślę, że podniesiemy ten temat na którejś komisji i po prostu prawnie rozstrzygniemy, czy jest taka możliwość, dobrze? Bardzo proszę. Czy ktoś z radnych? Bardzo proszę pani. Panie burmistrzu, ja w sprawie, bo tam jeżeli chodzi o zakład gospodarki mieszkaniowej, z tego co tam ponad 50 mieszkań jest we wspólnotach mieszkaniowych jest z zasobu gminy. Może na przyszłość, nie o raporcie, ale w raporcie wypatrzyłam, że jest tyle mieszkań jeszcze w zasobie gminy we wspólnotach mieszkaniowych. I na przyszłość, czy jest taka możliwość, żeby na przykład gmina sprzedawała, bo nie ukrywam, że mieszkańcy się pytają, czy jest taka możliwość, żeby można było kupić mieszkanie we wspólnocie, to są stare budynki, notabene wyremontowane, dbamy o te budynki. I czy jest taka możliwość, żeby gmina sprzedała po preferencyjnych warunkach, czy na preferencyjnych warunkach i czy pan burmistrz ma jakąś po prostu ofertę dla tych osób. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę. Pani radna, szanowni radni, jak się zorientowałem, jaki jest stan zasobu naszych mieszkań, no to było tak, że jak wszedłem tu do urzędu, to było, pamiętacie państwo, po pożarze w Widli pod Aniołem. I gmina wtedy wynajmowała mieszkania i płaciła tym ludziom, bo nie miała gdzie tych mieszkańców ulokować. No tak to niestety wyglądało. Natomiast jeżeli państwa decyzja pójdzie w takim kierunku, że idziemy, żeby te mieszkania sprzedawać w tym kierunku, no to taką politykę będziemy realizować. Ale prosiłbym, żebyśmy najpierw przedyskutowali, w jakim kierunku faktycznie chcemy tą naszą politykę mieszkaniową popchnąć, z tego względu, że jeżeli te mieszkania, o których pani mówi, na przykład sprzedamy, no to nam zostaną mieszkania stuletnie i starsze w tym momencie. Ale jeżeli, tak jak w przypadku tego, co udało się, no, mam nadzieję, że uda się zrealizować, czyli wybudowanie tego budynku na ulicy Kilińskiego, gdzie powiedzmy taki głód mieszkaniowy w jakimś stopniu zostanie nasycony, rozważymy możliwość wybudowania jeszcze jakiegoś innego budynku czy obiektu, no to w tym momencie
jeżeli taki kierunek zostanie wyznaczony, to pójdziemy w tym kierunku, ale będziemy i tak musieli mieć pieniądze na wkład własny, więc wtedy decyzja jest taka, dobra, to sprzedajemy część tych mieszkań, ale pod warunkiem, że gmina pozyska pieniądze i budujemy dalej jakieś mieszkania, żeby dla tych ludzi były. To wtedy jest jakiś cel konkretny. Natomiast myślę, że samo tylko pozbycie się to nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem, bo zawsze będą osoby, które będą potrzebowały tych mieszkań. Ale jeżeli zostanie taki kierunek wyznaczony, no to ja postaram się go realizować. No i tyle. Dziękuję. Propozycja słuszna i do rozważenia jak najbardziej. Pan Paweł Drogowiec. Czy może pani skarbnik też odpowie. Wpływ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku wyniósł 11 947 648 zł. W porównaniu do roku 2022 jest niższy o 3 582 220, czyli jest to spadek jakieś 23%. Co jest powodem tego? Powodem tego są zmiany w budżecie państwa i w ustawach, które budżet państwa wprowadza. Czyli to jest ten, co osoby do 26 roku nie płacą podatku, to się odbija też w sumie później na nas, bo to jest, udziały są podatkiem, który jest przesyłany przez budżet państwa, czyli my na to nawet nie mamy wpływu. Czy państwo to jakoś rekompensuje? W tamtym roku była taka rekompensata z budżetu państwa. Dostaliśmy środki, no twierdząc, że to jest właśnie rekompensata utraconych dochodów w CIT-ach i w PIT-ach, bo to CIT-y, czyli podatek od osób prawnych też był różny i w tamtym roku była, ale czy to będzie dalej co roku taka polityka, to te, trudno powiedzieć. Dziękuję. Bardzo proszę, tak. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, z tego co myśmy liczyli, PIT, CIT, to co straciła gmina to było prawie 4 miliony 700, a rekompensatę dostaliśmy chyba 2900, nie? Wtedy. Dziękuję bardzo. Taki biznes. Bardzo proszę, kto z radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pani Ewa Świder, ja tak? Właśnie tak. Bardzo proszę. Ja chciałam się zwrócić do burmistrza w takiej sprawie. Też odnośnie raportu. W pozycji 7, strona 67, widnieje na sołectwie Ponice kwota 22 tysiące. Nie mam informacji, próbowałam się dowiedzieć, co to są za pieniądze i to jest zakup sprzętu RTV. No nie udało mi się ani go zlokalizować, chciałabym to wyjaśnić. I druga, to mam przygotowane wnioski, które złożę później na koniec, ale jeszcze jedna kwestia też odnośnie raportu za zeszły rok. Dostaliśmy takie pieniądze po 5 tysięcy złotych z tego Funduszu Sprawiedliwości. Ta kwota akurat została poprawiona w przypadku mojego sołectwa, ale w przypadku mojego koła, które ja prowadzę od paru lat, od 15, chciałam spytać, dlaczego jesteśmy wyjątkowo potraktowani tak, że ja jako prowadząca koło mam uwidocznioną tą kwotę 5 tysięcy w wydatkach sołectwa, a pozostałe sołectwa mają niewydatki. No nie ma tego ujętego. To też mnie bardzo zastanawia, skoro jesteśmy takimi samymi sołectwami, więc uważam, że wszyscy powinniśmy być równo traktowani. To też chciałabym wyjaśnić, jak te pieniądze, dlaczego są u mnie wpisane w sołectwie i jest napisane KGW, a nie ma tego wpisanego w tamtym. Mam ten raport, mam to zaznaczone, nie wiem, która pozycja to jest akurat w tym przypadku, ale tamta jest 7 pozycja, strona 67. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Czy pan burmistrz, pani skarbnik nam jest w stanie odpowiedzieć w tym momencie? To trudno, panie przewodniczący, mam odpowiedź, bo akurat tego raportu nie robiłam, nie przygotowywałam, bo robiłam sprawozdanie z wykonania budżetu. Czy jesteśmy coś? No 22 tysiące to też nie kojarzę, żeby było wydatkowane w tym sołectwie na ten sprzęt. Natomiast jeżeli chodzi. To nie było na sprzęt, nie? No tak, pani radna mówi, że sprzęt RTV 22 tysiące. Która strona pani radna? To już otworzymy. Strona 67, 68, pozycja 7, zakup sprzętu RTV, kwota 22 tysiące.
22 tysiące, nie widzę. 67. Strona 67 i pozycja 68, tak? Pozycja 7 w pierwszym zestawieniu zadania inwestycyjne. Zaraz, bo ja tutaj mam co... Panice. 7, to zaraz, to 7 będzie... Tu jest. A to jest 60, dobra, 69. Zakup sprzętu RTV 22 tysiące. No jest taka pozycja rzeczywiście. Może tylko temu sołostrowom przyznano tą kwotę. No to... Próbowałam no dopytać się, gdzie by to mogło być, no nie, bo no i albo straż, albo szkoła, no ale nikt na ten temat nic nie wie, dlatego no jest moment taki, żeby zapytać, dlatego pytam. Dziękuję. To myślę, że będziemy musieli tą pozycję wyjaśnić, bo może to jest... Dobra. Zaznaczymy sobie. Ale dziękuję bardzo za wychwycenie tej kwoty i będziemy, myślę, to jest strona 69, punkt 7, Ponice. Trzeba będzie sprawdzić, czy to jest wynik pomyłki, czy rzeczywiście ta pozycja ma być. Co za kwota musiała być tych 5 tysięcy. Bardzo proszę pana burmistrza. Pani radna, co do kwot tych przekazanych na koła gospodyń wiejskich, z tego co ja pamiętam, jak było przygotowywane to zestawienie przy wydatkach, to robiły to różne osoby i pewnie jedna osoba uznała, że to jest ważne i warto i trzeba to wpisać, a inne pewnie nie, bo jak pani wie, ja wiem, że te pieniądze zostały przekazane na wszystkie koła gospodyń wiejskich właśnie wtedy, w tej samej wysokości przecież. Myślę, panie burmistrzu i pani radna, że myślę, że na przyszły rok, jak będziemy nad raportem pracować, to no, przypilnujemy, żeby wszystkie sołectwa były jednakowo ujęte, jak już sprawdzimy tą pozycję, tak, i to, co pan burmistrz tu powiedział, no to już będziemy mieć, że tak powiem, większe doświadczenie i sobie posprawdzamy to wszystko. Jeszcze chcę powiedzieć. 5 tysięcy to nie jest dużo. Było 8, dobrze, że jest 5, ale ja jestem rozliczana w kole z każdej złotówki. Robię raport do Urzędu Skarbowego z każdej złotówki, więc uważam, że nawet musiałam kółka do półki dołożyć, żeby można było rozliczyć wszystko, bo nie mam lokum dla koła. Więc uważam, że każde pieniądze są ważne i ważne, żeby poszły na sołectwo. Skoro ich nie ma, no to po prostu przydałoby się nam nawet te 3 tysiące, bo było tutaj w tym starym zestawieniu jest 8200. Po mojej interwencji zrobiło się 5. Nie dociekam jak, a w każdym razie chciałabym to wyjaśnić i żeby było na przyszłość traktowanie jednakowo. Dziękuję. Dziękuję pani radna za te cenne uwagi. Czy ktoś jeszcze z radnych? Bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam w takim razie podpunkt pierwszy, debatę nad raportem. Otwieram punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza Rabki Zdroju. Zanim przejdziemy do głosowania, chciałbym tutaj przed tą uchwałą troszkę się odnieść i przedstawić, czego dotyczy. Tutaj z państwem rozmawiałem, ale chciałem, żeby to tutaj wybrzmiało też na tej sali. Podejmujemy uchwałę w sprawie wotum zaufania dla burmistrza Rabki Zdroju. Natomiast gdyby ta uchwała nie została podjęta, ona jest równoznaczna z nieudzieleniem wotum zaufania dla burmistrza. A nieudzielenie wotum zaufania organowi wykonawczemu skutkuje, żebyście państwo wiedzieli, powzięciem inicjatywy w sprawie odwołania organu wykonawczego. Jak państwo pamiętacie, rok temu nie zostało udzielone wotum zaufania dla pana burmistrza.
Ustawa mówi, że jeżeli dwa razy pod rząd organ nie uzyska wotum zaufania, to otwiera się właśnie to przedsięwzięcie w sprawie odwołania, czyli referendum. Procedura jednak w tym zakresie jest, wprawdzie ona jest analogiczna do związanej z nieudzieleniem absolutorium, ale jedyna różnica, jaka dotyczy gmin, w których odwołanie burmistrza dochodzi nie do nieodwołania burmistrza w tak zarządzonym referendum, będzie skutkowało rozwiązaniem rady gminy. Taka jest różnica. To mówią przepisy prawne. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, że te dyskusje, które odbyły się tutaj w dniu dzisiejszym na tej sali absolutoryjnej, są świadectwem kompetencji radnych, jak i wyrazem naszej wszystkich kultury politycznej. Wprawdzie stajemy przed dużym wyzwaniem tutaj, ponieważ dokonujemy oceny działalności burmistrza wykonującego swoje funkcje za poprzedniej kadencji. Czyli oceniamy działalność burmistrza za rok poprzedni, kiedy nie byliśmy radnymi. Pan burmistrz przedstawił nam to bardzo szczegółowo, te osiągnięcia, ten budżet, który był rekordowo wysoki. Inwestycje, które zostały zrobione w zeszłym roku, pieniądze pozyskane i jego działalność świadczy o tym, że ten budżet został wykonany z bardzo dużym procentem inwestycyjnym, tak pani skarbnik, tak jak mówiliśmy na komisji rewizyjnej. Ja rozumiem, że są wśród nas radni, którzy w kampanii wyborczej krytykowali obecnego burmistrza, bo taka jest demokracja. Każdy tutaj z nas przyszedł z innego komitetu wyborczego, jednak burmistrz został wybrany przez większość wyborców, znaczną większość wyborców, czyli uzyskał zaufanie od wyborców właśnie za swoją działalność, aby tą działalność dalej prowadził. Dlatego bardzo jest istotne tutaj właśnie podkreślenie, na czym polega podjęcie tej uchwały i zakomunikowanie mieszkańcom tego, co jest przedmiotem tej oceny i wyjaśnienie motywów głosowania takiego czy innego nad tą uchwałą. Wiemy, że we wszystkich okręgach oprócz jednego burmistrz otrzymał większość głosów, więc z pewnością byłoby trudno wytłumaczyć mieszkańcom, wyborcom, którzy wybrali burmistrza zdecydowaną większością głosów, że my jako reprezentanci tych mieszkańców moglibyśmy się zachować inaczej niż nieudzielenie wotum zaufania w dniu dzisiejszym, bo my reprezentujemy tych mieszkańców. Oczywiście, tak jak zadeklarowaliśmy wszyscy tutaj na pierwszej sesji, mamy działać na rzecz mieszkańców Rabki-Zdroju. Kampania wyborcza się zakończyła, dzisiaj jesteśmy jednością i musimy myśleć tylko i wyłącznie o tym, jak współpracować z burmistrzem i jak prowadzić tą działalność dla dobra mieszkańców, podejmować decyzje, które są dla nich dobre. Dlatego musiałem tutaj taki po prostu przed podjęciem tej uchwały taki wstęp zrobić, że bo to jest też nie tylko zaufanie dla burmistrza, to wotum zaufania, ale też zaufanie dla przewodniczącego rady, ponieważ ja tu państwa przez to prowadzę. Ja wam zadeklarowałem pomoc, zadeklarowałem swoje doświadczenie, o czym państwo pewnie przekonaliście się już do tego momentu, chociaż jesteśmy radnymi niewiele ponad miesiąc. Natomiast chciałbym, żebyśmy wszystko zrobili, abyśmy byli jednością i żebyśmy właśnie działali na rzecz mieszkańców. Dziękuję bardzo. Myślę, że ten wstęp był potrzebny. Natomiast teraz przejdziemy do... Rozpoczynam procedurę głosowania tej uchwały. Uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza Rabki-Zdroju. Na podstawie
ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rabka-Zdrój za rok 2023 postanawia się udzielić wotum zaufania burmistrzowi Rabki-Zdroju. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 1 wstrzymujący się. Burmistrzowi zostało udzielone wotum zaufania. Dziękuję wam radnym za to poparcie. Zawsze. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4. Otwieram punkt 5. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2023. Ustęp 1. Przedstawienie przez burmistrza Rabki-Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pani skarbnik, bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu. Panie przewodniczący, szanowni radni, nie będę może tak szczegółowo omawiać tego, bo ponieważ pan burmistrz już przy omawianiu raportu wszystko dokładnie omówił i dochody i wydatki, nie będziemy się tego samego będę powtarzać. Zwrócę uwagę tylko na takie dosłownie takie elementy, które są ważne, które żeby nam tam gdzieś utkwiły z tego wszystkiego raportu i z tego sprawozdania. Plan dochodów był 117 milionów, wykonanie 110 milionów. Wykonały się dochody w 93%. W tym środki pozyskane i środki z zewnątrz, które wpłynęły do budżetu, to kwota 28 milionów. Czyli szanowni radni, jest to 1/4 z wszystkiej, z całej kwoty dochodów, więc to jest bardzo dużo, które wpłynęło w tamtym roku. Jeżeli chodzi o wydatki, to plan wydatków był 138 milionów, wykonanie 125 milionów, wydatki wykonały się w 90%, wydatki bieżące 61%, natomiast wydatki majątkowe była to kwota 48 milionów. Wskaźnik do struktury całej kwoty wydatków to jest 38% i to jest bardzo dużo. To co powiedział pan burmistrz, takiego wskaźnika nie mieliśmy ponad 10 lat. Jeżeli w danej gminie na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje przekazuje się 20-25%, to już jest bardzo dobrze w takiej gminie. U nas było to ponad 38, czyli prawie dwa razy tyle. Więc myślę, że same cyfry, same wskaźniki mówią za siebie. No i myślę, że to chyba takie najważniejsze. Nie wiem, mogę omawiać, ale czy z kolei omawiać, ile na dotacje poszło i na poszczególne? Myślę pani skarbnik, powiedziałabym tylko, że to było około 50 jeszcze inwestycji zrealizowanych w tamtym roku, bo to chyba tak nie było powiedziane. Myślę, że bardzo szczegółowo omawialiśmy to na komisji budżetowej. Chyba, że państwo macie jakieś pytania tutaj do pani skarbnik, jeśli chodzi z tego sprawozdania, ale myślę, że chyba omówiliśmy bardzo szczegółowo. Pani Ewo, widzę, że... Poruszane z Polskiego Ładu 8 milionów. Tak, pani radna, nie było to poruszane 8 milionów, bo to 8 milionów to będzie dopiero wprowadzane w budżecie w tym roku, a rozmawiamy na temat tamtego roku. Czyli to jest tak wieloletni w sumie, tak? Tak, myśmy dostali, otrzymaliśmy dofinansowanie 8 milionów, ale to 8 milionów będzie dopiero wprowadzane w tym roku i termin realizacji jest do przyszłego roku, więc myślę, że będziemy ze wszystkimi tutaj rozmawiać, które inwestycje, czy wolnych środkach, wolnych wnioskach później. Ale tak. To na pewno nie było w tamtym roku, nie dotyczyło tamtego roku. To jest znaczy to... się w raporcie o stanie gminy było. Bo pani radna, było, że pozyskaliśmy środki, ale w sprawozdaniu z wykonania budżetu to już pokazujemy to, co wpłynęło w danym roku do budżetu. Dziękuję. Dotacja z Polskiego Ładu została przyznana w listopadzie w zeszłym roku. Szczegółowo omawialiśmy to tutaj, mówiliśmy o tym na komisji ostatniej budżetowej. Jest to promesa, która została przyznana, tak jak pani skarbnik mówiła, z terminem realizacji do końca przyszłego roku. Pewnie w którymś momencie w sierpniu albo we wrześniu staniemy przed dylematem wprowadzenia tej kwoty, jak już będziemy i określenia po prostu zadań, które muszą być już przygotowane z przetargami do 11 lipca
tego roku muszą być ogłoszone przetargi. Takie są warunki tej promesy. Ale to będziemy dyskutować wtedy, jak będziemy już wprowadzać. Tylko słówko, panie przewodniczący, że to 8 milionów najprawdopodobniej będzie wprowadzane w wieloletniej prognozie finansowej. Nawet będziemy dyskutować o tym, ale że zadania będą dotyczyły przyszłego roku już z terminem zakończenia, to będą państwo wprowadzać to w wieloletniej prognozie finansowej. Będziecie na to dyskutować. Czy jeszcze jakieś pytanie do tego punktu? Dziękuję. Zamykam ustęp pierwszy, otwieram ustęp drugi. Przedstawienie przez burmistrza opinii Regionalnej Izby Rachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Pani skarbnik, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, uchwała numer SO 12423/13/2024 składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rabka-Zdrój za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia gminy Rabka-Zdrój na dzień 31 grudnia 2023 rok. Skład orzekający w osobach przewodniczący składu pan Marek Łopata, członkowie składu pani Marta Olech i pani Elżbieta Janik postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożone przez burmistrza Rabki-Zdroju sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rabka-Zdrój za 2023 rok. Zaopiniować pozytywnie informacje o stanie mienia gminy Rabka-Zdrój na dzień 31 grudnia 2023 rok. Uzasadnienie. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wydając niniejszą opinię, oparł się na danych i informacjach zawartych w sprawozdaniach budżetowych, sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Rabka-Zdrój za 2023 rok, informacji o stanie mienia sporządzonej na dzień 31 grudnia 2023 rok, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu dostarczono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 28 marca 2024 roku wraz z informacją o stanie mienia gminy Rabka-Zdrój. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem opisowym i sprawozdaniami budżetowymi oraz informacją o stanie mienia stwierdził, co następuje. Przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy zostało opracowane wymaganej prawem szczegółowości. W sprawozdaniu uwzględniono zgodnie z artykułem 269 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych. Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie wielkości planu i wykonania pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu a sprawozdaniami budżetowymi. Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem budżetu w kwocie 14 731 890 zł 75 groszy. Realizacja podstawowych wielkości budżetu przedstawia się następująco. Dochody budżetu plan 117 954 234 zł 29 groszy. Wykonano 110 588 134 zł 15 groszy. To jest na poziomie 93%. Wydatki budżetu plan w kwocie 138 336 269 zł, wykonano w kwocie 125 320 024 zł na poziomie 90%. Wydatki majątkowe plan w kwocie 56 636 587 zł, wykonano w kwocie 48 74 843 zł. Burmistrz Rabki-Zdroju w części opisowej sprawozdania przedstawił przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków majątkowych. W pełni zostały zrealizowane plany rozchodów oraz plan przychodów. Stan długu gminy Rabka-Zdrój zgodnie ze sprawozdaniem RBZ wyniósł 24 402 000. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Opracowane zbiorcze sprawozdania budżetowe i sprawozdanie opisowe nie wskazują na naruszenia przepisów normujących w 2023 roku zasady wykonywania budżetu przez organ wykonawczy gminy Rabka-Zdrój.
Przedłożone sprawozdanie nie zawiera jednak wyszczególnienia kosztów wymaganych przepisami artykułu 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wskazany przepis ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że sprawozdanie z wykonania budżetu powinno zawierać informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ustępie 2, 2c wraz z objaśnieniami. Przedłożone przez burmistrza Rabki-Zdroju sprawozdanie za 2023 rok przedstawia wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki w układzie kalkulacji budżetowej i grup wydatków. Jak wynika z objaśnień, gmina Rabka-Zdrój część kosztów gospodarowania pokryła z własnych dochodów w kwocie 830 660,80 zł. Informacja o stanie mienia gminy Rabka-Zdrój opracowana na dzień 31 grudnia 2023 rok wyczerpuje wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. W związku z powyższym skład orzekający postanowił jak w sentencji. No i pouczenie, że możemy się odwołać w terminie 14 dni, jeżeli byśmy się z czymś nie zgadzali do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Zamykam punkt drugi, ustęp drugi. Otwieram ustęp trzeci. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju opinii z wykonania budżetu za rok 2023 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Rabki-Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w składzie przewodniczący radny Robert Skipiawa, członek radny Michał Świder, członek radna Ewa Dybna, członek radna Ewa Wójcik, członek radny Robert Żądło, członek radny Janusz Wójciak i członek radny Jan Ciepliński. Działając na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, artykuł 270 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami. Po uprzednim zapoznaniu się z pierwsze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2023 rok, drugi opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023, w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok, podpunkt pierwszy, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, zestawienie zmian w funduszach jednostki, rachunek zysków i strat jednostki, bilans wykonania budżetu gminy Rabka-Zdrój. Punkt czwarty, informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2023. Punkt piąty, wykazem ulg, umorzeń i rozłożeń na raty od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w podatkach i opłatach oraz należnościach cywilnoprawnych. Punkt szósty, realizacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023. Siódmy punkt, analizę wykonania budżetu za 2023 rok. Wysłuchaniem, punkt dziewiąty, wysłuchaniem wyjaśnień skarbnika Rabki-Zdroju. Reasumując, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 20 maja 2004 roku po analizie wykonania budżetu stwierdza, że burmistrz Rabki-Zdroju realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, rzetelności i gospodarności wydatkowania środków publicznych. Nie ujawniono okoliczności mogących wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych i zasad wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i w związku z tym Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rabka-Zdrój za 2003 rok pod kątem realizacji planowanych dochodów gminy w 2023 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy kwalifikacji budżetowej oraz realizacji planowanych wydatków gminy w 2003 roku. Komisja Rewizyjna 6 głosami za przekazała wniosek
o udzielenie pozytywnej opinii wykonania budżetu za 2023 rok. W związku z tym również komisja postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi Rabki Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Są podpisy 6 członków komisji, którzy ten wniosek podpisali i przekazują do Rady Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. To bardzo jeszcze bym prosił o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej. Na nasz wniosek jako komisji rewizyjnej wnoszę do zwrócenia się do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Mamy od nich odpowiedź. Uchwała numer SO 12.424.4.2024 składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 maja 2024 rok. W sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie absolutorium dla burmistrza Rabki Zdroju z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 92 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw z 23 roku, pozycja 1325 oraz artykuł 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 90 roku za samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2004 roku, pozycja 609. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach: przewodniczący Marek Łopata, członkowie Marta Olech, Piotr Koczanowski. Postanowił zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie absolutorium dla burmistrza Rabki Zdroju z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok. No jest tu uzasadnienie tej komisji, nie wiem, czy państwo sobie to mogę odczytać. Nie wnoszą znaczy, zapoznaliśmy się z nią zapoznaliśmy się z nią na komisji. No, na także to, myślę, że najważniejsza jest sentencja. No, nie wnoszą tu sentencja. żadnych jakby powiedzieć, jakichś uwag co do tego naszego wniosku. I wniosek Komisji Rewizyjnej Rady na ten nasz wniosek odpowiadając, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju spełnia wymagania formalne z artykułu 270 ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 23 roku, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami, nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia ogółu przepisów prawa regulujących sprawy absolutoryjne. Uwzględniając powyższy skład orzekający postanowił jak w sentencji. I tu jest również pouczenie co do odwołania i tak dalej. Podpisał przewodniczący składu orzekającego pan Marek Łopata. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Ustęp 5 przewiduje dyskusję. Otwieram ten punkt. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać tutaj w tym podpunkcie głos? Nie widzę. Mamy tutaj wszystkie opinie pozytywne i RIO za wykonanie budżetu i z tytułu udzielenia absolutorium. Więc nie wzbudza to żadnych tutaj uwag. W związku z tym zamykam ustęp 5, otwieram punkt 6, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rabka Zdrój za rok 2023. Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rabka Zdrój za rok 2023. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram procedurę głosowania. Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje?
Uchwała została podjęta 13 głosami za, 1 wstrzymującym się. Dziękuję Państwu serdecznie. Zamykam ustęp 6 punktu 5. Otwieram ustęp 7 punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Rabki Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rabki Zdrój za rok 2023, sprawozdaniem finansowym gminy Rabka Zdrój za rok 2023, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, informacją o stanie mienia gminy Rabka Zdrój, wnioskiem komisji rewizyjnej Rada Miejska w Rabce Zdroju udziela burmistrzowi Rabki Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Rabka Zdrój za rok 2023. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozpoczynam procedurę głosowania. Bardzo proszę radnych o naciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Uchwała została podjęta 13 głosami za, 1 wstrzymującym się. Panie Burmistrzu, zostało Panu udzielone absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023. Gratuluję. Myślę, że teraz należą się Panu Burmistrzowi gratulacje z tytułu udzielenia absolutorium. Panie Burmistrzu, gratuluję absolutorium, wotum zaufania przez radnych prawie jednogłośnie. Także gratuluję, dziękuję i tak jak powiedziałem tutaj, będziemy po prostu pilnować, rozliczać, współpracować i na przyszły rok. Pomagać. Myślę, że będzie 15 głosów za. Ale to bardziej bliżej herbu. Bliżej herbu, proszę. Sekretarz do zdjęcia. Bliżej godła. Bliżej siebie stańcie po prostu. Bliżej siebie. O, Juniek nie wie, jak to wytłumaczyć. Ścieśnić. To jest takie proste. Jeszcze raz dziękuję szanownym radnym za podjęcie tych wszystkich uchwał. Dla mnie to jest bardzo ważne. Myślę, że teraz powinien się tutaj pan burmistrz, bardzo proszę, odnieść do udzielonego absolutorium. Panie przewodniczący, szanowni radni, bardzo dziękuję za zaufanie. Tą jedną osobę nieprzekonaną postaram się przekonać. Dzisiaj obecną. Natomiast wszyscy Państwo wiecie, że tak mówią, że krawiec kraje jak materii staje. Na ile nas było stać, to co mogliśmy, uważam, że zrobiliśmy, staraliśmy się przynajmniej zrobić. Natomiast byłoby to niemożliwe, żebym to zrobił sam, bo absolutorium jest dla mnie, ale jest to praca całego zespołu ludzi. Chciałbym też z tego miejsca podziękować tym, którzy wspierali mnie w tych działaniach. Pani skarbnik, sekretarzowi, pani wiceburmistrz, naczelnikom wydziału, wszystkim pracownikom, tym radnym, którzy byli również w poprzedniej kadencji i gdy mówiłem o niektórych pomysłach, żebyśmy je zrealizowali, że oni również to zaakceptowali. Natomiast chciałbym również jeszcze powiedzieć, że
We wszystkich tych swoich działaniach kierowałem się zasadą celowości i oszczędności. Czyli to, co jest nam potrzebne i to, co jest celowe, zadania, które należało realizować. Tak jak mówiłem również w przedstawionej prezentacji, przy omawianiu przedstawionej prezentacji, mówiąc o tym, że były rzeczy, które nas zaskoczyły, ale one nie oznaczały, że mamy rozłożyć ręce, tylko chcieliśmy się z nimi zmierzyć. Trwało to dłużej, krócej, ale mam nadzieję, że te problemy uda się nam ostatecznie rozwiązać. Ja bym też niektóre rzeczy chciał zrobić szybciej. Chciałbym mieć na wszystkie te zadania środki i pieniądze. No niestety jest to niemożliwe. Natomiast naprawdę cieszy mnie postawa, tak jak tutaj Państwo radni mówicie, że będziecie chcieli, żeby wypracować pewne kierunki na przyszłość, bo bez tych kierunków nie ma możliwości, żeby pewne zadania zrealizować. To jest jedno, a druga sprawa dla mnie przynajmniej bardzo istotna i ważna, że jeżeli te kierunki zostaną wskazane nawet na ten budżet przyszłoroczny, to będę ja również miał tą informację, że bardzo ważną jest dla Państwa jako radnych podjęcie działań, które będą to miasteczko rozwijały. Natomiast kierunek, który Państwo wskażecie, postaram się realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Proponuję taką konwencję tych punktów, że ponieważ one były wszystkie omawiane na komisji budżetowej dosyć szczegółowo, w związku z tym będę czytał tylko tytuł tej uchwały, czego dotyczy w skrócie, i będę przeprowadzał głosowanie. Otwieram ustęp pierwszy tego punktu. Uchwała w sprawie nadania nazwy skwer Juliana Zubrzyckiego skwerowi parkowemu położonemu w Parku Zdrojowym w Rabce Zdroju. Jest to, nadajemy nazwę skwerowi obok fontanny Nerki i pomnika Juliusza Zubrzyckiego na działce w Parku Zdrojowym. Będę tutaj prosił Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przytoczenie opinii w tej sprawie, czy była pozytywna. Także bardzo proszę, jaka była, o udzielenie informacji. Tak, odnośnie zaopiniowania, tutaj na komisji podjęliśmy jednogłośnie, że jak najbardziej pozytywnie przeszedł ten projekt, więc tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Uchwała uzyskała opinię pozytywną Komisji Budżetowej. Rozpoczynam procedurę głosowania. Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam ustęp pierwszy, otwieram ustęp drugi. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 5980 położonej w Rabce Zdroju przy ulicy Orkana. Uchwała ta jest podejmowana na wniosek dzierżawcy. To jest naprzeciwko Kościoła Marii Magdaleny, 15 metrów kwadratowych. Ta uchwała również była szczegółowo omawiana. Proszę o opinię tej uchwały. Tak, również na komisji tej budżetowej bodajże jednogłośnie przyjęliśmy pozytywne rozpatrzenie tego projektu, więc jak najbardziej nie mamy zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy procedurę głosowania. Proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała
została podjęta jednogłośnie. Zamykam ustęp drugi, otwieram ustęp trzeci w sprawie uchwały w sprawie 42, tak. To jest w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Rabka-Zdrój. Proszę o przedstawienie opinii dotyczącej tej uchwały. W tym wypadku również komisja zaopiniowała jednogłośnie poparcie tego projektu, więc nie ma żadnych zastrzeżeń. Dziękuję. Rozpoczynam procedurę głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest... W sprawie określenia wysokości opłat, bo to jest zmiana. Zmiana uchwały poprzedniej. Tak. 42. To jest zmiana uchwały, która już obowiązuje, tak, obowiązywała i ona po prostu jest tylko zmieniana. Tak jest. Jesteśmy gotowi? Uruchamiamy głosowanie. Zmiany uchwały. Bardzo dobrze. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Jeszcze ktoś nie oddał głosu, panie Pawle? Jak to nie? Dobrze. Uchwała została podjęta jednogłośnie, 14 za. Dziękuję bardzo. Zamykam ustęp trzeci, otwieram ustęp czwarty punktu szóstego. Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. Tutaj tą uchwałą powołujemy komisję inwentaryzacyjną, która jest niezbędna do komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz gminy Rabka-Zdrój. Jest to dokument niezbędny, abyśmy mogli komunalizować, czyli przejmować na własność nieruchomości Skarbu Państwa. Ta uchwała również była dyskutowana na komisji budżetowej. Bardzo proszę o opinię. Tak, w tym wypadku również komisja nie miała żadnych uwag, więc tutaj opinia przyszła pozytywnie. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy procedurę głosowania. Bardzo proszę o naciśnięcie głosu za, przeciw lub wstrzymuje się. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam ustęp czwarty, otwieram ustęp piąty. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania. Zmiany są proceduralne, kosmetyczne. Dyskutowaliśmy na tym na komisji budżetowej. Bardzo proszę o opinię. Tak, w tym wypadku również komisja przyjęła
ten projekt, więc tutaj nie mamy zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Otwieram. Rozpoczynam procedurę głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuje się. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam ustęp 5, otwieram ustęp 6. Jest to podobna uchwała, tylko dotycząca zmiany uchwały Rabki Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania. Bardzo proszę o przedstawienie opinii. Tutaj jak w poprzednim projekcie, ponieważ jest w pewnym stopniu kontynuacja, więc również przeszło tutaj bez zastrzeżeń i opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram procedurę głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła jednogłośnie. Zamykam ustęp 6, otwieram ustęp 7 w sprawie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Nabywamy nieruchomość, która jest położona w obrębie Rabka Słone. Jest o powierzchni 387 metrów. Jest to nieruchomość, która jest zajęta pod drogę publiczną, obecnie wykonaną. Nabywamy tą nieruchomość za cenę, która została uzyskana w wyniku przez rzeczoznawcę majątkowego. Czy Państwo życzycie sobie kwotę, żeby podać? 46 687 zł. To jest 111,91 metrów złotych za 1 metr kwadratowy. Proszę o opinię. Tutaj uchwały. Również opinia przyszła pozytywnie, więc nie ma zastrzeżeń. Rozpoczynam procedurę głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam ustęp 7, otwieram ustęp 8. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Rabka Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia tych ulg. Bardzo proszę o przedstawienie opinii. Komisja wydała decyzję pozytywną, więc też nie mamy uwag. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy procedurę głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam ustęp 8, otwieram ustęp 9. Uchwała w sprawie zmian budżetowych gminy na rok 2024 rok. Uchwała była szczegółowo omawiana na Komisji Budżetowej. Czy macie Państwo jakieś pytania w związku z tym do tej uchwały? Bardzo proszę. Pani Ewa Derda. Panie Burmistrzu, ja mam takie zapytanie odnośnie zmiany w budżecie. Chodzi o kwotę na osuwisko 180 tysięcy. Chciałabym się dowiedzieć, w którym miejscu to będzie realizowane na tym osuwisku, czyli przy ulicy Zakopiańskiej. Dziękuję. Czy pan burmistrz odpowie? Tam jest kwestia 100 tysięcy, to jest kwestia połączenia tego odcinka, może nie odcinka, ale do ulicy do Sierantówki, które nam nie zostało zaliczone przez służby wojewody, że możemy to zrobić oczywiście, ale za swoje pieniądze. I to jest ta część. Natomiast uzupełnienie, bo tam jest kwestia jeszcze jedna, zabezpieczenia tej skarpy. Ale której? Tej, która jest... Z strony jest od pana Stolarczyka. O,
Nie. Jest i od strony torów. I jest jeszcze to właśnie od strony torów. I poszliśmy w tą wersję, bym powiedział, ubogą, czyli ta kwota prawie 80 tysięcy, z tego względu, że tam była propozycja za, no powiedzmy, przeszło 200 tysięcy, ale spotkałem się z dyrektorem PKP, czy podzieliliby się tą kwotą przynajmniej pół na pół. Powiedział, że nie, że ich to kosztowało już dużo, za dużo, więc zaproponowałem dyrektorowi, żeby udał się, tak jak ja byłem u wojewody, żeby pozwolił z tych pieniędzy, które dostaliśmy od wojewody, żeby pozwolił z tych pieniędzy, żeby to zrobić. I powiedział mi, że jak będzie po rozmowie z panem wojewodą, to zadzwoni. To była rozmowa, ja wiem, sprzed 2 tygodni, może co więcej. Do dnia dzisiejszego nie zadzwonił, czyli rozumiem, że ta rozmowa się nie odbyła, bo chodziło o to, żeby tą skarpę zabezpieczyć ażurami. I w związku z tym, że nie ma ze strony PKP chęci, żeby do tego dołożyć, że PKP nie zrobiło, no chyba nie zrobiło nic, skoro nie ma żadnej odpowiedzi co do tego, że wojewoda wyraziłby zgodę, więc stwierdziliśmy, że zabezpieczymy tylko to, co musimy i nic ponad to. Bo ja tam dzisiaj byłam na tym, przy tej szkarpie, tam jest już robione. Humusują, tak. Tak. Tylko wie pan, panie burmistrzu, że rozmowa, pilnować należy PKP. Bo to, że pan im przekazał, nie znaczy, że oni byli z tą informacją u pana wojewody. Czyli trzeba jakby ponowić, czy jednak to było, i sprawdzić u wojewody. Bo wie pan, każda złotówka jest potrzebna dla Rabki, nie jest, niezwiązane jest to te jakby, że będziemy tak o sobie dawać. Bo jeżeli to jest związane też ze strony PKP, to PKP powinno też gdzieś ruszyć za tymi pieniędzmi, czyli od pana wojewody. Trzeba, należałoby po prostu zadzwonić do wojewody, czy w ogóle był taki telefon wykonany ze strony PKP. Tak, proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja mogę powiedzieć tak, telefon to za mało. Myślę, że tam musiał być, osobiście musiał być pan dyrektor. Natomiast chcę powiedzieć taką rzecz, że my mieszkańców zabezpieczyliśmy. Zrobiliśmy kotwienie i zrobiliśmy palowanie. Natomiast ta część, czyli skarpa i ten mur, jest PKP. Jeżeli im nie zależy, to myślę, że my jako gmina martwmy się o swoje i z takiego założenia wyszedłem, dlatego to, co musimy zrobić, zrobimy, ale nic ponad to. Skoro ani nie zamierzają się dołożyć, bo wcześniej też nie zamierzali się dołożyć, bo z rozmowy z nimi było tak, że to problem jest gminy, bo to droga gminna, natomiast działania, które, ale to było spowodowane też między innymi ich działaniami. Natomiast chcę powiedzieć również taką rzecz, że w momencie, kiedy rozmawialiśmy z nimi wcześniej, myśmy nie znaleźli zrozumienia. Wielu mieszkańców też mówiło, że powinniśmy z nimi iść do sądu. To jest możliwe, żeby z nimi iść do sądu, ale mogę powiedzieć taką rzecz i to mnie przed tym powstrzymuje, że nawet jeżeli pójdziemy do sądu i wygramy, to pieniądze, które dostaliśmy od wojewody, musimy zwrócić wszystkie, natomiast za sądy i ekspertyzy zapłacimy sobie sami. Więc boję się, że to nie jest warta skórka za wyprawkę. Panie burmistrzu, a chodzi o dyrektora projektu, tak? Odnośnie, że on miał... Nie, o nowego dyrektora PKP. Aha, wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Ewo. Czy jeszcze któryś radny chce zabrać głos? Pani Ewa, widzę, Świder, tak? Bardzo proszę. Ja właśnie się też chciałam zwrócić do burmistrza, bo udało mi się dostać interpelację, którą wcześniej złożyłam. I chciałam spytać ponownie. A dotyczy to zmian budżetowych? Tak. Tej uchwały, tak? Proszę mi powiedzieć, w której pozycji w budżecie na ten nowy rok jest zadanie budowa drogi do osiedla Gwiżdżówka, ponieważ poprzednia moja koleżanka
kilkakrotnie zapewniła mnie, że są zabezpieczone pieniądze. Tam są dwie osoby chore i nie można dojechać. Nie zabierają tam nieraz śmieci, bo się nie da dojechać. Ludzie złożyli wszystkie dokumenty, 2 tygodnie pracowali, wydrzewili to wszystko, przygotowali. Była tam cała komisja z gminy, no akurat nie byłam jeszcze radną, więc nie byłam przy tym, ale była komisja z wydziału tutaj z gminy, przeprowadziła, wiem do którego momentu ta droga ma być zrobiona, z dotacji do pól. Miało być te pieniądze, ja szukam na razie tych 70 tysięcy, bo ja nie wiem, ile ta droga ma kosztować. I patrzyłam, szukałam w tym tutaj, gdzie to 70 tysięcy jest zabezpieczone i tego nie ma nigdzie. No chyba, że pani skarbnik albo pan burmistrz wiedzą to, żeby mi tą kwotę wskazali, bo ci ludzie przychodzą do mnie i co ja mam im powiedzieć? Kilkakrotnie słyszałam, jeszcze jedną opcja była taka, że te pieniądze, to 70 tysięcy zostało wzięte z świetlicowych na świetlice i zostało przekazane na tą drogę. Wiem, że to jest nie może tak być, bo to były celowane pieniądze, więc jeszcze raz proszę, dostałam 2 dni temu to odpowiedź, bo oczywiście odpowiedź jak mam ją tam gdzieś, więc zwracam się właśnie w tym punkcie ponownie, co z tym osiedlem, bo tam w tej chwili są 2 osoby chore, do których nie można, pogotowie jedzie, to nie może dojechać. 4 lata oni, od 4 lat oni się starają o tą drogę i ta droga jest, wszystki towar z tej drogi, gdzie są płyty tam, są włożone, to już wszystko ustaliliśmy i są ludzie, którzy chcą na inne osiedle we własnym zakresie włożyć te płyty, żeby cokolwiek mieć. I wszyscy się zgodzili, rozmawiałam z wszystkimi. Chciałabym w końcu, żeby tą sprawę, wiem, że to dopiero początek mojej kadencji jest, ale chciałabym tą sprawę jak najszybciej załatwić, dlatego że ci ludzie pracowali tam naprzeciwko mojego domu, to jest, i widziałam, ile się robi, żeby to wszystko przygotować. Wszystko jest przygotowane, zgody wszystkie, osobiście wszystkie doniosłam. Bardzo proszę, dziękuję. Dziękuję pani Ewo. Pani burmistrz, czy możemy się odnieść do tego pytania? Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Radna, Szanowni Radni, tak, otrzymaliśmy na razie taką promesę na dofinansowanie tej drogi, przebudowa drogi Gwieżdżówka z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pani Radna, na razie tych pieniędzy w budżecie nie ma, więc w tych zmianach tych pieniędzy jeszcze nie ma. Wydział Inwestycyjny ma już zrobiony kosztorys, będą ogłaszać teraz przetarg. Kosztorys, z tego co wiem, to jest na kwotę ponad 300 tysięcy. 70 będzie, mamy tylko dofinansowania, resztę musiałyby być środki własne. Będzie ogłoszony przetarg i po przetargu zobaczymy, jaka faktycznie wyjdzie kwota. Mając to, będziemy wtedy po prostu, pójdziemy do rady, musimy pozostałą kwotę do dofinansowania szukać, więc myślę, że w budżecie ta kwota się znajdzie i wtedy wprowadzimy do budżetu i będzie realizacja. Tylko musimy już konkretnie po przetargu wiedzieć, czy to będzie 350, czy to będzie 300, czy to będzie 250. Dziękuję pani skarbnik, czyli sytuacja jest jasna, dotacja jest, czyli wprowadzimy ją na kolejnej sesji, tak jak ta dotacja, te 8 milionów. Nawet to byłoby, wprowadzilibyśmy 70. Ale rzeczywiście dopiero zobaczymy z przetargu, jaka wyjdzie kwota. Panie Przewodniczący, teraz byśmy wprowadzili 70. Zgodnie z ustawą mamy, to jest 50% dofinansowania. Wprowadzilibyśmy tylko naszych własnych 70. Byłoby mało, to i tak by trzeba było z kolejną sesję i dokładnie zwiększać środki. Jest to zrozumiałe oczywiście. Czy coś jeszcze dodatkowego w tej sprawie? Nie. Dziękuję pani bardzo. Jeszcze proszę. Myślę, że w tym temacie wszystko jest jasne. Przypilnujemy, żeby to było wprowadzone na kolejnej sesji. Bardzo proszę, pan radny Piotr Janowski. Panie burmistrzu, takie pytanie dotyczące wybudowania, postawienia tablicy ogłoszeniowej w rynku za niebagatelną cenę 30 tysięcy złotych. Takie pytanko. Z czego na to będzie ta tablica, że ona aż tyle kosztuje? Czy takie są teraz koszty wybudowania tablicy ogłoszeniowej? Czy ta tablica jest konieczna z tego względu, że słupa, którego wstawiliśmy, chcielibyśmy go zagospodarować do trochę innych celów. Natomiast nie wiem, skąd się wzięła ta kwota. Natomiast jeżeli państwo znacie niższy, albo znajdziecie państwo osoby, które zrobią te tablice dużo taniej, to bardzo chętnie skorzystamy, bo potrzebujemy trochę tych tablic wymienić. Bezwzględnie, bo stan niektórych tablic, myślę, że państwo widzicie,
No, mam nadzieję, że jeszcze trochę wytrzymają, ale koniecznie trzeba będzie część tablic naszej gminy wymienić. Właśnie, pytanie, myślę, skąd taka cena jest? Czy to był jakiś przetarg na to? Szanowni radni, myślę, że tak szczegółowe pytania, odpowiedzi na takie pytania będziemy prosić po prostu naczelników, osoby odpowiedzialne za wykonanie takiej, czy przygotowanie takiej wyceny. Skąd, i zrobimy to na komisji budżetowej. No bo też chciałbym wiedzieć po prostu skąd i radni, myślę wszyscy. Ja myślę, że we wrześniu, jak się spotkamy, zrobimy tą komisję problemową, to takie tematy są bardzo istotne do poruszenia. Żebyśmy wiedzieli, jakie zadania, dlaczego, z czego się biorą, czy są zagrożone, czy zostaną wykonane w tym roku. Jeżeli nie, to żebyśmy mieli czas na przełożenie tych pieniędzy na inne zadania. To jest dla nas takie zadanie na wrzesień. Myślę, że będziemy takie spotkania robić kilka razy w roku, żebyśmy mieli kontrolę nad tymi zadaniami. To proponowałem. Bardzo proszę, pani skarbnik. Przewodniczący, szanowni radni, to 30 tysięcy to jest szacunkowa kwota dopiero zaplanowana w planie wydatków majątkowych. Zgodnie z naszym regulaminem udzielania zamówień publicznych powyżej 20 tysięcy musi być rozeznanie, muszą być oferty. Jak te oferty będą zebrane, mają być 3 oferty. Być może, że tak tablica wyjdzie 28 tysięcy. Na dzień dzisiejszy w budżecie... Może być 20, być może. Czyli wyjdzie to jest z oferty, szacunkowe. To nie jest jeszcze... Dokładnie. Górna granica. Dokładnie, dziękuję. Czyli to nie jest cena za tablicę. To jest na razie zabezpieczone środki w budżecie na wykonanie tablicy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania mamy tutaj do tego projektu budżetu? Do zmian w budżecie? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię w tej kwestii tej uchwały. Tutaj jeszcze, jeżeli mogę od siebie. Bardzo proszę. Ubolewam, że nie było nikogo, żadnego pracownika merytorycznego, który mógłby nam pewne kwestie wyjaśnić i zapytania, bo rozmowy były dość obszerne na różne tematy. Pani skarbnik, co dała rady, odpowiadała nam. Dziękujemy bardzo, ale myślę, że koniecznym będzie, żeby następnym razem taki pracownik, ja rozumiem, że komuś mogło wypaść coś, ale myślę, że musi być wyznaczona osoba, która w tak ważnych kwestiach powinna pewne rzeczy nam wyjaśnić i żebyśmy mogli jakoś to dobrze zaopiniować. Tutaj opinia przeszła jak najbardziej pozytywnie. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam procedurę głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuję się. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Zamykam ustęp 9 w sprawie zmian w budżecie. Otwieram ustęp 10 w sprawie uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Ta uchwała się wiąże z poprzednio podjętą uchwałą. Bardzo proszę o opinię. W tym wypadku również opinia przeszła pozytywnie, więc jak najbardziej tutaj. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam procedurę głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Zamykam ustęp 10. Otwieram ustęp 11. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziału w podwyższonym kapitale zakładowym SIM Małopolska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku, której udziałowcem jest gmina Rabka-Zdrój poprzez wniesienie przez gminę Rabka-Zdrój wkładu pieniężnego. Ta uchwała jest konsekwencją podjęcia poprzednich 2 uchwał. Była dyskutowana na komisji budżetowej. Bardzo proszę o opinię w tej opinia kwestii. Również przeszła bez problemu i pozytywnie jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam procedurę głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła jednogłośnie. Zamykam punkt 6. Otwieram
Punkt 7. Podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej, czyli moją uchwałę, w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 17 maja 2024 roku. Jest to zmiana polegająca na dopisaniu jednej radnej, pani Ewy Świder, do składu Komisji Uzdrowiskowej zgodnie z życzeniem pani Ewy. Uchwała również została zaopiniowana pozytywnie. Tak? Oczywiście tak pozytywnie. Wszystko zostało. W związku z tym skład komisji będzie wyglądał następująco. 7-osobowy skład. Pani radna Ewa Dyrda, Ewa Wójcik, Piotr Żarnowski, Robert Skipiała, Paweł Rogowiec, Adam Twaruk, Ewa Świder. Także mamy pełny skład Komisji Uzdrowiskowej. Otwieram procedurę głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Uchwała przeszła jednogłośnie, 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Otwieram punkt 8. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Do Rady Miejskiej wpłynął wniosek prezesa Stowarzyszenia Gniazda Integracji Lokalnej GIL. Odczytam. Działając w zgodzie z ustawą o drogach publicznych, Stowarzyszenie Gniazdo Integracji Lokalnej GIL z siedzibą w Rabce Zdroju składa na ręce następujący wniosek. Przedmiotowy wniosek dotyczy nadania miejscu znajdującemu się pomiędzy obecną kawiarnią Zdrojowa a ulicą Chopina skweru harcmistrzyni Anny Rudzińskiej. Kwestie te motywujemy trzema faktami. W rejonie tego placu znajdują się dwa pomniki, jeden poświęcony mieszkańcom Rabki Zdroju poległym podczas minionej wojny i drugi poświęcony żołnierzom generała Stanisława Maczka, będącymi też mieszkańcami Rabki Zdroju, a poległymi podczas tej wojny. Oba powstały w wyniku starań Anny Rudzińskiej. W okolicy tego placu znajduje się budynek będący niegdyś domem rodzinnym Anny Rudzińskiej, a obecna część pierwszego liceum imienia Eugeniusza Romera, Villa Anna. Świętej pamięci Anna to zasłużony działacz społeczny, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, pracująca na niezwykle trudnym jego odcinku zwanym Nieprzetarty Szlak. Dlatego uważamy, iż krok ten byłby właściwym upamiętnieniem tej osoby. Podpisali się Stowarzyszenie Harcerski Krąg Przyjaciół, prezes stowarzyszenia, Harcerski Krąg Seniorów w Rabce Zdrój, radny powiatowy Stanisław Kiersztyn jako prezes Stowarzyszenia GIL Gniazda Integracji Lokalnej. Myślę, że jak najbardziej słuszna idea. Ten wniosek przekażę do Komisji Budżetowej, bo on się wiąże również ze zmianami w budżecie. Więc będziemy procedować na najbliższej Komisji Budżetowej. Więcej pism nie mamy. Zamykam punkt 8, otwieram punkt 9. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie interpelacji i zapytań. Bardzo proszę, jeżeli są wnioski, to wnioski, tak jak umawialiśmy się na Komisji Budżetowej, będziemy składać bezpośrednio do wydziałów, czyli takie drobne rzeczy. Myślę, że możemy zgłaszać pewnie najwięcej do Wydziału Inwestycji i chciałbym, żeby to było na takiej zasadzie, żeby te zadania były wykonywane niezwłocznie, na ile to jest możliwe, żebyśmy tutaj po prostu jako Rada takich drobiazgów nie zgłaszali, bo to jest według mnie nieodpowiednie miejsce. Skupmy się na interpelacjach i zapytaniach radnych, czyli tematach ważnych dla gminy. Bardzo proszę. Kto chciałby zabrać w tym punkcie głos? To jest mój wniosek, ale odnosi się do nas wszystkich. Chciałabym, żeby przegłosować taki wniosek i poprosić kolegów, żeby przegłosowali to. Dotyczy ustalenia stałego dnia odnośnie zwoływania sesji, częstotliwości ich i stałej godziny, jakby można było. Bardzo proszę
jakbyśmy mogli to po prostu przegłosować i ustalić, to by było bardzo, ale no. Dziękuję. Jak najbardziej, byłem też za tym, żeby po prostu ustalić jeden dzień. Mówiliśmy, że środa była wcześniej takim dniem, natomiast te sesje, które teraz się odbyły w związku z, no, po naszych wyborach, no, nie mogły być ustalone, dlatego że to dotyczyło absolutorium, spraw związanych z opiniowaniem RIO i terminem, w którym te dzisiejsze uchwały musieliśmy podjąć, no bo do końca czerwca. Wiemy, że niektórzy radni idą na urlopy, w związku z tym odbyły się te sesje nieregularnie. Natomiast jak najbardziej możemy zaproponować, żeby ta środa pozostała, godzina 16, żeby dla mieszkańców, dla radnych były dostępne te obrady. Może być ostatnia środa miesiąca. Nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o komisję, no to myślę, że chyba w razie możliwości i składania wniosków i pism i uchwał, no to nie wiem, czy też Państwo chcecie jakieś stałe godziny. Myślę, że to chyba, że tylko sesje są najbardziej chyba takie istotne, tak Pani Radna? O to chodziło, tak? No to nie musimy przegłosowywać, po prostu ustalamy, że nie ma trybu takiego, więc to jest takie ustalenie między nami. Generalnie to jest wniosek taki od Pani do mnie, bo ja zwołuję posiedzenie sesji, ja się do tego przychylam. Będę się starał, chyba że wypadnie coś, co jak burmistrz zwoła i trzeba będzie coś wprowadzić do budżetu, no to wtedy są sytuacje wyjątkowe. Natomiast jak najbardziej środa, ostatni dzień miesiąca. Ostatnia środa miesiąca. Chyba że wypadnie coś nieoczekiwanego. Pani Ewo, zadowolona Pani jest? Tak, może być? Super. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy jeszcze są jakieś zapytania, interpelacje? Zapytania. Bardzo proszę. Nie mam interpelacji, ale zapytanie. Zapytam o to, o co pytałam we wtorek na komisji. Czy tablica koło fontanny albo będzie postawiona nowa, albo zdemontowana, bo idąc na sesję. Nie, idąc na sesję jeszcze stała. Popatrzcie Państwo na okładce. Panie Januszu? Nie, Panie Januszu? Na tej okładce ona wygląda jeszcze w miarę przyzwoicie. Natomiast tak jak się patrzy, no wygląda tak, jakby była spalona. A ponieważ jutro jest uroczystość nadania skwerowi imienia Zubrzyckiego, więc to naprawdę byłoby niedobrze o nas świadczyło, prawda? Gdyby ktoś zrobił zdjęcia, wiemy, że z Polski przyjeżdża dużo ludzi, gdyby uchwycono to, co tam stoi. Zresztą podobna tablica jest koło tej pierwszej fontanny. One są źle posadowione, bo są do słońca i tak jakby je ktoś podpalił. I jeszcze króciutkie pytanie. Panie burmistrzu, czy te koniki, które do tej pory stoją na tym głównym deptaku, muszą tam stać? Czy jest na to pozwolenie sanepidu, czy ono musi być? Bo ja już we wtorek dość długo na ten temat mówiłam. Naprawdę i mieszkańcy, i w Czasowicze skarżą się na smród, po prostu smród, który tam jest po tych konikach. I jeszcze trzecie zapytanie. Gdzie się podziały zdjęcia Piotra Koleckiego, starej Rabki? Zostało jedno zdjęcie, a były wzdłuż całego deptaka od Warszawy do Zdrojowej, tak. Były takie stare fotografie. Została jedna i Piotr też nawet nie wie, gdzie one są. Czy może w momencie robienia tego remontu deptaka, może ktoś zdemontował, ale gdzie one są, bo były ładne i należałoby je powiesić. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś interpelacje? Bardzo proszę, Pani Ewa Derda.
Bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Pytanie, dlatego że prosiłabym o wykoszenie ulic powiatowych, czyli Podhalańskiej, Sądeckiej. Jest obraz nędzy i rozpaczy. Jest trawa powyżej pasa. To jest wizerunek Rabki, no troszkę niedobry. Że bardzo bym prosiła na najbliższej sesji powiatowej ten temat poruszyć. Bardzo będę wdzięczna. Dziękuję. No, ale nie jest wykoszone. I będzie wykonane ulicę Kińskiego częściowo Sądecką ze względu na orzeciało interwencyjne. Ale pozostała nie interwencyjnie, nie. No, ale ten tryb to jest bardzo nienaoliwiony. Bardzo dziękuję. Z góry dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. A teraz mam do pana burmistrza. Panie burmistrzu, na forach społecznościowych mieszkańcy zwracają uwagę na tężnię, która jest nieczynna w parku koło kardiologii. Na bulwarach też, no to w ogóle. No. Rzeczywiście były takie głosy, trzeba to sprawdzić po prostu, co jest przyczyną. No, co jest przyczyną bardzo w ogóle proszę. Tego, bo w czasowicze turyści tam chodzą, no ale nie wiedzą, że to nie działa. Dobrze. No. To wszystko, pani Ewo, już? Czy jeszcze jakieś tak. Zapytania? Tak? Bardzo proszę. I jeszcze, panie burmistrzu, mam takie zapytanie bardziej do pani skarbnik. Przez zajęcie pasa drogowego przez sklep Miś, czy jest egzekwowana, naliczana kara i jest to, czy wpłacane jest? No, trudne pytanie, bo wszystkiego nie wiem tak od razu w głowie. Musiałabym to sprawdzić. Wiem, że zostało naliczone, czy ale to jest wpłacane. No nie chcę źle mówić. Ja nie należę do takich osób. Muszę to sprawdzić i powiem pani. Dobrze? Dobrze, dobrze. Nie ma problemu. I jeszcze ostatnia, to jest bardziej interpelacja. Panie burmistrzu, bardzo bym prosiła o zorganizowanie spotkania z wykonawcą inwestycji kolejowej Budimex, z nami radnymi i z panem, odnośnie otwarcia ulicy Zakopiańskiej Osuwiskowej, bo będzie udróżniona niedługo, 11. Budimex będzie realizował swoją inwestycję, rozpoczyna teraz w lipcu ronda. Ronda na ulicy Zakopiańskiej koło Azji i na Podhalańskiej. Nie wyobrażam sobie, jak będziemy się przemieszczać. Mieszkańcy, którzy jeżdżą samochodami i firma, która będzie to budowała. I trzeba coś wypracować, żeby każdy był zadowolony, żeby była inwestycja szła płynnie, a myśmy nie mieli utrudnione życie, bo już tak mamy utrudnione, żeby później nie było tak, że nic nie zrobiliśmy i będzie na nas wina jako radnych, że wiedzieliśmy, a nie zrobiliśmy. Także bardzo bym prosiła w terminach takich, jak pan tam przewodniczący mówił, że jest dostępny, żebyśmy po prostu spotkali się. Jak oni proponują Budimex? I jak my się do tego odnosimy? Żebyśmy się po prostu później nie obudzili. Za późno. I będzie czerwona linia do radnych, czerwona linia do urzędu. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję pani Ewo. Jest to słuszny wniosek. Rzeczywiście trzeba się pochylić tutaj na tą organizacją ruchu, jak to będzie wyglądało. Jeżeli by można było takie spotkanie zrobić w przyszłym tygodniu, to byłoby bardzo dobrze. Jeżeli się nie uda, tylko w następnym, mnie nie będzie dwa tygodnie, to tutaj myślę, że mój wiceprzewodniczący by też tutaj mnie reprezentował jak najbardziej, ale z radnymi trzeba takie spotkanie zrobić, żebyśmy wiedzieli, jak to ma wyglądać, jaka jest organizacja ruchu, jak się tam będą piesi poruszać. Jeśli chodzi o sprawy związane z powiatem, to mówiliśmy o zorganizowaniu spotkania pewnie we wrześniu, chyba że wcześniej się nam uda jakoś zaprosić przedstawicieli powiatu, zarządu dróg, starostwa i też radnych powiatowych, żebyśmy omówili wszystkie tematy, które są związane wspólnie pomiędzy Rabką a powiatem,
jakie są inwestycje, jakie są nasze bolączki, jakie są zaniedbania, czy jak by się miała odbywać nasza współpraca w tych rzeczach, żebyśmy nie musieli po prostu tak ciągle zgłaszać tych interpelacji, wniosków i nic się nie dzieje, wypracowalibyśmy jakieś stanowisko, które byłoby zadowalające dla wszystkich stron. Panie burmistrzu, czy pan by się chciał odnieść tutaj do tych interpelacji pani radnej? Z tego co wiem, w przyszłym tygodniu, już poniedziałek, najprawdopodobniej będzie już pierwsza warstwa asfaltu tam. Natomiast co do Budimexu, rozmawialiśmy też o tym i oni się też tego boją, tak jak pani powiedziała, bo powiedzieli, że mają świadomość, że teraz spokojnie mogą sobie realizować inwestycje, bo praktycznie nie ma ruchu. Natomiast to wszystko się zmieni w momencie, kiedy my tą drogę udrożnimy. Także jak to powiedzieli, w ich interesie to nie jest dobrze. Ale nasi mieszkańcy nie mogą się doczekać tego tak naprawdę. Myślę, że zrobimy wszystko, żeby to spotkanie odbyło się w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo. Dobrze byłoby też się pochylić nad tą drogą, która była zamknięta, Kasprowicza, wczoraj bodajże, czy przedwczoraj, wczoraj chyba. Było dosyć błoto tam, nie ma pana Marka Cieplińskiego, ale byłem w kontakcie wczoraj. Też trzeba by się było zastanowić, jak tym ludziom tam pomóc, bo to rzeczywiście jak pada, oni to zamknęli, nie ma się tam jak poruszać. Błoto, to jak z wózkiem przejeżdżają czy coś, no to jest problem. Myślę, że jest to tak wielomilionowa inwestycja, że położenie nakładki jakiejś pierwszej asfaltowej na odcinku, który się puszcza, jest mi się wydaje niezbędną rzeczą, inwestycją i wcale by tak dużo nie pochłonęła. Trzeba będzie to wszystko z PKP właśnie doprowadzić do tych spotkań i wyjaśnić. Nawet płyty, no to oczywiście, no byle to nie było. Na dzień dzisiejszy wiemy, że tam jest tylko tłuczeń i po tym, że jest to droga, jak to nazwali, droga technologiczna, właśnie technologiczna. No my musimy dbać o mieszkańców i tutaj, a jeżeli oni mają taką inwestycję, to muszą jakoś po prostu na tym mieszkańcom też pomóc, a nie utrudniać. Dobrze, to są ważne tematy. Bardzo proszę, pan Adam. Ja mam takie zapytania. Czy będzie dokończony plac przy parkingu przed remizą w Zawce w tym roku? Pierwsze. W programie, w planie wydatków na rok 2024 jest pozycja prace budowlano-remontowe na świetlicy OSP w Zawce. Jest połowa roku. Czy będzie to robione w tym roku? Trzecie pismo z urzędu 24 kwietnia odnośnie drogi do pól na roli Srokówka. Do tej pory koparki nie ma ani tutaj. I następny punkt. 3 tygodnie temu, poniedziałek, przed Bożym Ciałem, zwaliło się drzewo na początku rdzawki, uszkodzając kabel oświetlenia ulicznego. Nie świeci 12 lamp. Dziś widzę, że zaczęli to naprawiać. Proszę, żeby to było robione na bieżąco. Na dzień później, a nie tak 3 tygodnie później. I jeszcze jedna prośba. Rozbite lustro na roli Srokówka od tamtego roku było zgłaszane do urzędu. Czy będzie to zrobione? I jedna prośba. Chodnik na moście przy szkole. Mieszkańcy proszą o wyrównanie przyczółków, które zapadły się około 20 cm. Nie można przejechać wózkiem z dziećmi i stwarza zagrożenie dla dzieci przechodzących przed mostem. Dziękuję. Dziękuję panie Adamie. Pan Piotr Szanowski, widziałem. Panie burmistrzu, takie pytanie. W związku z planowaną budową bazy telefonii komórkowej na ulicy Bystrej w Rabce. Takie pytanie, czy mieszkańcy okoliczni zostali powiadomieni o tym, że planowane jest, no na razie jest wszczęta postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu tej lokalizacji. I tylko czy mieszkańcy o tym wiedzą, bo to jest niby na biuletynie na stronie Rabki, ale z tego co wiem, nie, po niektórzy tylko, ale cała reszta po prostu nie wie o tym, że tam będzie planowany maszt telefonii komórkowej. I to jest no może nie aż bardzo blisko zabudowań,
ale to jest w obrębie między ulicą Kilińskiego a ostatnimi domami na ulicy Bystrej. Dziękuję. Pan Michał. Także, żeby kontynuując tak samo, jak gdyby mam tutaj sygnał od mieszkańców Wojdówki, że również tam jest planowany maszt 5G, budowa tego masztu. W tej chwili, panie burmistrzu, jest 6. I generalnie no, są bardzo duże obawy mieszkańców. Tym, że już tak, jakieś prace są już zrobione ku temu, żeby ten maszt powstał. I po prostu no, chcielibyśmy też tu wyjaśnić, na jakiej zasadzie, jak to będzie funkcjonowało, jakie pozwolenia no, czy były, jak to było ujęte. Mhm. A jak jestem jeszcze, to jakbym mógł prosić jeszcze takie zapytanie tutaj do szanownych radnych powiatowych, skoro są tutaj, odnośnie pomiaru prędkości na ulicy Sądeckiej, czy ewentualnie można byłoby prosić o naprawę, ponieważ już któryś tam no, miesiąc nie działa. Jakby można było interweniować w tej sprawie, żeby naprawić. I jeszcze mam jedną, jak jestem przy głosie, prośbę tutaj o jednej z mieszkanek ulicy Sądeckiej o udostępnienie protokołów z zebrań osiedlowych ulica Sądecka. Czy takie protokoły będzie jakby można odebrać? I jeszcze jedna rzecz. Odnośnie urządzeń dla osób, czy urządzeń na placu zabaw dla osób niepełnosprawnych, czy moglibyśmy w jakiś sposób zapewnić rozrywkę dla tych dzieci w parku, ponieważ no, park mamy ładny, funkcjonalny, ale nie mamy żadnego jakiegoś urządzenia, które pozwoliłby osobom niepełnosprawnym korzystać z tych urządzeń. To już bym prosił tutaj o jakąś interwencję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Ewa. No nie wiem, może pan burmistrz będzie na pewno chciał odpowiedzieć, ale chciałabym w ogóle spytać, czy kiedykolwiek przez te 5 lat, bo to się zaczęło od tego pisma, te cała budowa tej sieci 5G, od pism, które wypłynęły w 2019 roku, mam te pisma wszystkie w domu. Czy ktoś się zastanowił, po co nam tyle w Rabce i tych trzech gminach masztów? Mamy teraz Bystrą, mamy Gilówkę, mamy Łopatę, chyba tak, Łopaty, Łopatę. Mamy dwa w Ponicach, mamy Słone, mamy istniejące. Ja po prostu, a jeśli odnosi, może pan odpowie, ale powiem panu tam wcześniej, który pan był. Czy pan może wstrzymać postępowania tak jak myśmy się na 9, teraz chyba 18 miesięcy? To były wstrzymane te postępowania czy nie? Tak? Czyli dalej się te postępowania toczą, bo tu pan mówi, że jest WZ-ka już. Przecież szanowni państwo, zróbmy wszyscy coś, żeby po prostu, jak wyobrażacie sobie, jak powstanie 20 masztów, czy nam jest to potrzebne? Wyobrażacie sobie to w Rabce? Czy to będzie miasto dla starszych ludzi, czy to będzie miasto dla dzieci? Stwierdziliśmy, że nie będzie dla dzieci ostatnio, bo trzeba o tym zapomnieć. Więc będziemy mieć 14 masztów w Rabce i w każdym sołectwie po 2? Nie wiem, mnie to przeraża. Pomimo, iż mam komórkę, korzystam z telefonu, ale mnie to po prostu przeraża. Bo jak wysłałam na Maciejową i chciałam zrobić zdjęcie, to pierwsze rzeczą, co widać, to są na zgody maszt i dwa maszty na Rdzawce. W Rdzawce też macie postępowanie, nie wiem na jakim, bo dzwonią ci ludzie do mnie nieraz, ale też się to czyta postępowanie. I słuchajcie, najdziwniejszą rzeczą jest to, że ten maszt, który miał być na moim osiedlu, miał około 60 metrów, ale daliśmy nową lokalizację, też tam jest protest, na górze, bo ten nas był pod górą i przynieśli dokumenty i patrzę na te dokumenty i patrzę się, że ten masz ma 51 metrów i jest na górze. 51 metrów. To dlaczego on nie jest niższy, jak on, no z racji tego, że jest wyżej, no to no powinien być po prostu, no po prostu chociaż te 10 metrów niższy, no nie? Trzeba zwracać uwagę, bo na tym naszym osiedlu, teraz, które daliśmy lokalizację, to wystarczy, szanowni państwo, że jest droga i nie dostaniecie powiadomienia, bo sąsiad akurat ma wielką działkę za drogą i już nie dostał powiadomienia. Dostaniecie tylko na przykład 3 strony albo 4 strony, jak nie ma drogi,
a resztę was wyrzucą z postępowania i będziecie na tym etapie, co my byliśmy. Wydzielą wam w wielkiej działce działkę i na tym się wszystko skończy. I chcę powiedzieć tak, pomimo iż nie ma planu zagospodarowania jeszcze na Ponicę, ale ja miałam kupca na działkę, dużą działkę, 27 arów, bo to się składa z dwóch działek, i jak zobaczył, w którym miejscu będzie maszt, bo wiedział, no to nie jest zainteresowany w ogóle kupnem tego. Ten nasz obiekt, nie wiem jak będzie z waszymi, bo nie wyciągliście na pewno dokumentów, ale ja wyciągłam wszystką dokumentację ze starostwa, to jest plik papierów i tam jest dokładnie opisane, jak to wygląda. Ten maszt, który tu u nas miał być, to jest 100 ton betonu na jeden taki klocek, który w podstawie wzmacnia ten trójkąt. To nie jest takie małe jako zakopianki trójkąt, czy okrągłe, czy jakieś tam, tylko to jest 6-metrowy trójkąt w podstawie. I 53 metry, do tego jeszcze jakieś tam te sztyce. Nie wiem, może te maszty będą akurat jakieś mniejsze, ale z tego, co dowiadywałam się Rdzowka i dzwonili, to też mają powyżej wszystkie 50 metrów. Któryś ma nawet 60, nie wiem, na Bystrej nie ma 60 metrów. Także tyle, resztę niech pan burmistrz odpowie, ja tyle z moich dziękuję informacji. Dziękuję pani Ewo. Pani mecenas poprosiła o głos. Proszę państwa, jeżeli chodzi o maszty, proszę państwa, jeżeli chodzi o kwestię masztu i w ogóle telefonii komórkowej, to że teraz w ogóle jest to możliwe, że tak szeroko one są procedowane, to jest kwestia polityki państwa, polityki rządu, który w okresie pandemii wprowadził zmianę do rozporządzenia, które to rozporządzenie pierwotnie przy takiej inwestycji było szerokie pole oddziaływania i szeroki krąg osób, które mogły uczestniczyć w postępowaniu. W czasie pandemii jednym rozporządzeniem zostało to w zasadzie zminimalizowane do takiego obszaru oddziaływania jak ta stopa tego masztu, o którym pani mówi. I po zmianie tych przepisów starostwo powiatowe w Nowym Targu, znam to z urzędu, pracuję w starostwie powiatowym dla starostwa powiatowego w Nowym Targu, nie ma wyjścia, jeżeli chodzi o szerszy krąg osób, które mogą brać udział w postępowaniu, bo przepisy zostały tak, a nie inaczej, nie dopuszczają innych osób do udziału w postępowaniu. To, ile tych masztów jest, to nie jest kwestia polityki czy powiatu, czy kwestia tu burmistrza, tylko to jest kwestia lobby sieci komórkowych, kwestia ich jakby wpływu na rząd i na polityków, że uchwalają takie, a nie inne ustawy. Ani starostwo powiatowe, ani pan burmistrz na naszym terenie to, co damy radę blokować, to pan burmistrz to będzie robił i robi to, tak? Natomiast jeżeli to już przejdzie i wpłynie wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę do starostwa, to oni ograniczają się do rozporządzenia. Ja państwu mogę na kolejną sesję, czy tutaj na komisję, udostępnić dokumenty. Pan sekretarz powiatu, ten temat był poruszany w wielu miejscowościach, bo to nie chodzi tylko o Rabkę, tylko to są inne też miejscowości, gdzie ludzie też protestują przeciwko temu, obawiając się o zdrowie, o jakieś tam problemy związane z lokalizacją w bliskiej odległości do domów, bo to o to przede wszystkim chodzi. Zostało przygotowane opracowanie przez sekretarza powiatu nowotarskiego pana Bartłomieja Garbacza, które jakby pokazuje, mogą państwo jakby prześledzić te przepisy, co zostało zmienione. Pokazuje też, jakie były interpelacje składane, nawet przez starostwa, które wydają takie pozwolenia, do których zwracają się ludzie i wnoszą skargi, dlaczego nie są stronami. I te nasze działania powiatów również jakby na razie są bez echa. Nie ma żadnych zmian ustawowych w tym zakresie, nie ma żadnej inicjatywy, nie idzie to w ogóle do przodu, żeby to w jakiś sposób zatrzymać. Na chwilę obecną, po zmianie władzy, tym tematem zostali zainteresowani parlamentarzyści z naszego regionu, no z nowej jakby teraz opcji władzy, między innymi pani poseł Weronika Smarduch. W tym zakresie otrzymała plik dokumentów co do propozycji, czy żeby zinterpelowali w zakresie zmiany przepisów. Na chwilę obecną nie mamy wiedzy, czy jakieś działania w tym zakresie zostały podjęte. Natomiast nie jest to na pewno problem tylko Rabki, to jest problem całego tego terenu, bo jak ma wyglądać ta sieć, ile ma być tych obiektów, ile ma być tych masztów, to decyduje właściciel sieci telefonii komórkowej i oni sobie decydują na podstawie własnych parametrów, zarówno przepuszczalności, nie wiem, stosowanych później parametrów. Na to my nie mamy wpływu, bo to oni określają, jak
jakie to ma być urządzenie, jakiej ma być mocy, jakiej ma być wysokości i oni mogą ten wniosek przeprocedować, bo ustawodawca to umożliwił w takim trybie w zasadzie ekstraordynaryjnym, w takim, żeby do minimum ograniczyć możliwość udziału społeczeństwa w takim postępowaniu. Przywiozę Państwu tą prezentację, żeby Państwo się mogli zapoznać, jak się przepisy zmieniło, o co żeśmy tutaj zwracali się, jeżeli chodzi o powiaty, żebyście się Państwo też zapoznali, żebyście mieli taką szerszą wiedzę, dlaczego to tak jest, dlaczego jakby głos ludzi czy głos społeczeństwa nie jest w ogóle brany pod uwagę, z czego to wynika i dlaczego no nie ma w zasadzie na chwilę obecną prawnej możliwości, żeby to zablokować skutecznie. Dziękuję pani mecenas za tak szczegółowe wyjaśnienie. Myślę, że w takim razie trzeba... Dobrze, odniosę się, bardzo proszę, pana radnego powiatowego. Tutaj jeszcze na razie odniosę się do pani mecenas, bo ja pracuję z panią poseł Smarduch. Myśmy takiego pisma, to znaczy myśmy takich dokumentów nie dostali. Być może wysyłaliście nam maila sejmowego, gdzie tam z ogromnym przemią po prostu te pliki trafiają do spamu, są usuwane. Więc jakbyśmy nawet mogli po prostu się skontaktować, żeby to przesłać na naszego maila biurowego i my wtedy to przyjmiemy jako sprawę bieżącą i jak w zależności, jak tutaj też pani nam doradzi rozwiązaniem, to możemy przygotować na myślę, to jakby jest, jak najbardziej z naszej strony jest. Czyli trzeba podjąć działania w temacie lobbingu, aby po prostu nasi posłowie zajęli się zmianą, procedowaniem ustawy i zmiany tych przepisów. I myślę, że nad tym by trzeba było bardziej popracować. Tak, pana burmistrza proszę o głos. Szanowni Państwo, wniosków u nas złożonych jest 6. To, o czym pani Ewa mówiła, jeżeli chodzi o oddziaływanie, też nie wiem, czym się kierują, bo działka w Panicach na przykład miała wtedy chyba 20 parę arów i oddziaływanie tej stacji jest tylko na tej działce. W Rdzawce, tam gdzie jest zaplanowana stacja, ma hektar i też jest zaznaczone oddziaływanie tylko w tej działce, więc nie ma problemu. Tak. I chciałem powiedzieć taką rzecz, że jak się pojawił ten pierwszy problem właśnie, jeżeli chodzi o kapłanówkę, to wtedy zorganizowaliśmy spotkanie tutaj w 2019 roku z panem Gezlokiem. Była również pani Marta Patera, była przedstawicielem prezydenta miasta Krakowa, właśnie między innymi do spraw tych sieci. Natomiast to, o czym mówiła pani mecenas, jak po pandemii, jak zmieniono przepisy, wywalono to wszystko. W zasadzie nie ma teraz osoby, które w jakiś sposób są dopuszczone jako strona, mówię o poziomie gminy. I gdy zmieniono te przepisy, gdy była między innymi sprawa, między innymi u was, pani Ewo, to powiem tak, ja przynajmniej wysłałem to do Ministerstwa Cyfryzacji, zaproponowałem zorganizowanie spotkania. To spotkanie u nas się odbyło. I ci ludzie, którzy przyjechali, powiedzieli tak, żebyśmy się nie łudzili, że te przepisy na dzień dzisiejszy się zmienią. Ja wysłałem pismo wtedy do wszystkich posłów z naszego okręgu i do pana senatora, czyli do 11 osób. Wiem, że tylko jeden poseł zapytał w formie interpelacji poselskiej, ale też nic z tego niestety nie wynikło. Natomiast padło też pytanie, czy my to zawieszamy. Zawieszamy, ale wiedzcie państwo, że kiedyś ten termin zawieszenia też się kończy. I w tym momencie będzie to, o czym mówiła pani mecenas. Znowu zacznie się kopanina na zasadzie takiej, można to przyblokować czy nie, ewentualnie w jaki sposób. I tutaj takim, nie wiem na ile skutecznym, ale jednak jeszcze jakimś tam skutecznym narzędziem jest to, że na przykład jest nieuregulowana własność, jeżeli chodzi o drogi, dojazd, gdzie wtedy, jak oni zadają pytanie nam jako gminie, czy my wyrażamy zgodę, to ja wtedy odsyłam do właścicieli, ci, którzy mają tam grunty. No i wtedy ci właściciele nie zgadzają się. No i efekt jest tego taki, że szukają albo następnej lokalizacji, albo jednak no, będą próbowali jakichś innych rozwiązań, ale jednak prawnych, żeby na tym terenie ten przekaźnik, że tak powiem, postawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pan Adam?
Ja mam jeszcze prośbę do radnych powiatowych odnośnie wycinki gałęzi zwisających nad drogą przez całą Rdzawkę. Jest to bardzo niebezpieczne. Jadą dwa duże samochody i nie mogą się minąć, trzeba zwolniać do zera i grozi to niebezpieczeństwem. Para drzew jest tutaj na Dolnej Rdzawce. Są to wierzby, one są, no, grożą zwaleniem. No, przy ostatnich wichurach to tam się ludzie boli nawet przejeżdżać koło tego. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jeszcze pan Łukasz. Panie burmistrzu, w imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o poprawę nawierzchni dróg wewnętrznych. To jest jedna wzdłuż potoku Śmietanowego, druga na osiedlu Dział. Z tego, co mieszkańcy przekazali, już od kilku lat apelują o poprawę tych dróg. No i do dnia dzisiejszego jeszcze nie udało się z tym nic zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny, bardzo proszę. Tak, z powodu też, żeby kontynuować, bo spraw trochę jest, do dwóch, do trzech, naprawdę się odnieść. Po pierwsze, że te problemy, które Państwo zgłaszacie, czyli te gałęzie, ta trawa, to jak najbardziej, tam jest z mojej strony, myślę, że tutaj ze strony pana Stanisława, pani Lenaty, te interpelacje złożymy, żeby to też w przypadku głoszenia wygłosić i wywieźć te prawa, nie tak, że czasem zostawiam, takie przypadki też były. Druga sprawa, że jak najbardziej, przynajmniej ja jestem otwarty na takie spotkanie z radnymi, tak jak pan przewodniczący mówił, czy to w sierpniu, czy to w wrześniu, jak najbardziej, dlatego uważam, że taka ordynacja musi być, tak? Druga z gminy tak naprawdę nie możemy wszystkiego, gmina bez nas też nie może wszystkiego. I trzecia sprawa, że też tak dla państwa, bo już z częścią mam wymienione numery telefonów, natomiast kim jeszcze tutaj się nie udało, to jak najbardziej zachęcam, żebyśmy mogli też jak najsprawniej jakieś problemy, które wy zauważacie, a dotyczą powiatu, rozwiązywać. To już dziękuję panu bardzo. Tak. Dziękuję bardzo za właśnie takie otwarte stanowisko. Jeszcze pan Stanisław, bardzo proszę. Bardzo proszę o ciszę. Tak, właśnie tak jak pan radny to mówi, to co zaproponowałem jest bardzo potrzebne. Zresztą pan burmistrz też proponował, żebyśmy takie spotkanie tutaj po prostu zrobili, bo te problemy myślę, że pozwolą nam wypracować jakieś stanowisko, jakieś wspólne działanie i takie kontakty powinny być częstsze. Żeby ten kontakt nas a powiatem czy zarządem dróg, a radnymi powiatowymi, którzy mogą nas tutaj reprezentować, no żebyśmy sobie jakieś takie wypracowali standardy. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Przekroczenia prędkości, prawda? Artyści są tacy ponad 100 jeżdżą. Tak, tak, było to poruszone tutaj z tego spotkania na chyba poprzedniej sesji czy komisji. Tą sprawę Jak najbardziej. Zrobili jakieś przejść, wyniesionych przejść dla spowolnienia ruchu. Dobrze. Ja już proponowałem dyrektorowi. Tak, tak. Pan burmistrz właśnie tu podpowiada, że dyrektorowi zaproponował. Ja tutaj z radnymi uzgodnię, żeby wszystkim było dogodnie i z państwem oczywiście jakiś dogodny termin. I zaproponujemy, wymienimy się telefonami, żeby po prostu każdy mógł być na tym spotkaniu i takie spotkanie zorganizujemy. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Ewa. Mam takie zapytanie, panie burmistrzu, w sprawie wyremontowanego ogrodzenia przy przedszkolu na osiedlu Orkana, przy przedszkolu numer 1. I z tego co wiem, tam jakieś pomiary były robione, że jeszcze do zabezpieczenia, żeby dzieci nie, no żeby nie, auta podjeżdżają i żeby, nie wiem na jakim etapie to jest, bo że tam jakieś pomiary były robione, że kosztorys miał być zrobiony i czy będzie to zabezpieczenie z jednej i z drugiej strony przedszkola.
oczywiście na terenie przedszkola, tylko zabezpieczyć po prostu przed autami. Nie wiem, na jakim etapie to jest. No, ogrodzenie jest wymienione, ale chodzi jeszcze o to zabezpieczenie przed autami. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Ewo. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja mam jeszcze pytanie. Dobrze. Pani Panie Ewa, ja już jeszcze? To będzie moje ostatnie pytanie. Panie bardzo burmistrzu, proszę. Mam takie pytanie. Dobrze, że są jeszcze władze, bo dostałam bardzo odpowiedź na interpelację, ciszę, na której jest podpisany pan sekretarz i chciałam spytać, bo to było też dwa dni temu dostałam to, chciałam spytać, czy trwały zarząd zwalnia gminę z odpowiedzialności? To jest... Czy trwały zarząd tak, zwalnia gminę z odpowiedzialności? Grunt oddany szkole. Tak. O to chodzi, że szkoła. Szkoła administruje. Nie udało się mi, szanowni państwo, ostatnio do tej interpelacji dołączyć wszystkich zdjęć, bo tak jakoś no, źle zrobiłam po prostu te zdjęcia i nie mogłam wyciągnąć tych, które mi najbardziej były potrzebne. Chodzi o tą strefę rekreacji w Ponicach. Tam była kontrol z racji tego, że tam coś jest dorobione i ten. I było teraz ostatnio Dzień Sportu i dzień. Szkoda, że pan burmistrz nie przyszedł na to. Nie do remizy, no tam. Powiem wam, że to jest strefa, z której korzystają. Ale za rzeką? Za rzeką. Wiem, że nie ma tam dojścia, wiem, że ten. I posłałam specjalnie, i córkę sobie wyciągłam z wózkiem. Proszę? No po prostu tam było takie błoto, że tam korzystając z tego cała Rabka, ponoć inne miejscowości i to jest własność gminy, bo to jest przeskupione przez wiejskie pieniądze, żeśmy dawali na to i to jest, no jest w trwałym zarządzie szkoły, ale jest własnością gminy, tak? Bo szkoła no też należy pod ten, a te całe stoły, no nie mam, mam na komórce, ale nie będę pokazać na komórce. Właśnie mnie to. No po prostu. No ja złożyłam tą interpelację i oczywiście dostałam znów odpowiedź taką, że no że będzie przeprowadzono od nowa kontrol, ale te ławki są tak niebezpieczne, tam jest po prostu wszystko wyłamane. No jak. No nie ma nad tym po prostu żadnej kontroli. To jest nieogrodzone. Tam w nocy przychodzą ludzie. Jak się tam coś stanie, niech tam zażyją jakieś narkotyki czy coś, to ja nie wiem, jak się to skończy kiedyś, coś takiego. Przecież to cała odpowiedzialność, mi się wydaje, no na kogo spadnie? No spadnie na szkołę. Nie daj Boże, jak się coś stanie, to spadnie odpowiedzialność na szkołę. Ale tam było przeprowadzone te, no w tym piśmie jest odpowiedź troszkę na moje pytanie, były przeprowadzone, no tam jest fachowo napisane, przegląd, ale nie wiem czego. Nie wiem czego, no chyba tylko tej bieżni z boku i jak się jeszcze ktoś rozpędzi, to pójdzie w dół, bo tam nie ma płotu, no po prostu no pokrzywy same i brzeg. Bardzo proszę tą moją interpelację potraktować jako naprawdę ważną, bo nie chodzi o to, żeby ktoś później w szkole odpowiadał za to, albo przekazać jakieś dodatkowe środki po prostu na to, żeby, bo oni, im wystarcza tylko na koszenie tego, bo to muszą skosić. Teraz to było też tak, no skoszone jest i jakieś drobne, nawet drobne remonty. No teraz robili Dzień Sportu, no to sami wszystko robili. Ciasta piekli, wszystko, sponsorów szukali, ale no to jest wszystko było zrobione dla dzieci, no nie? A no nie stać na to, żebyśmy to wszystko też naprawiali z naszych pieniędzy, no nie prywatnych. Dziękuję, tyle. Dziękuję bardzo. Myślę, że już chyba zbliżamy się do końca pytań i interpelacji. Nie widzę już, żeby się ktoś jeszcze zgłaszał. Jeszcze pan Janusz? Ja mam pytanie tylko do pana sekretarza. Czy na jutrzejszą uroczystość przygotowane są tabliczki odnośnie nazwy skweru Juliana Zubrickiego? Tak, zostały zamówione i będą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Tak, ja zostałem zapewniony od pracownika, zostało zlecenie, podpisywałem do firmy, która tam jest. Ja mam jeszcze, panie przewodniczący, jeszcze mogę zabrać. Pani przewodnicząca. Tak? Bardzo proszę, panie sekretarz. Dotyczący jakby uchwały, która została podjęta już przez państwa odnośnie wyboru
zebrań osiedlowych, ale ustaliliśmy termin w poszczególnych jakby osiedlach, ale zgłaszają teraz Państwo przedstawiciele osiedla Łęgi. Już jakby no zaplanowano na 22 czerwca na godzinę 17 to zebranie, tylko że w tym dniu to jest sobota i okazuje się, że zaplanowane to są uroczystości na godzinę 18 w parafii świętej Magdaleny. Ma przyjechać arcybiskup. No i teraz jest taka bo sesji nie będzie. My de facto jesteśmy związani trochę uchwałą państwa. Dzisiaj to, żeby wprowadzić, no to nawet faktycznie też w trybie takim, że nie mamy jakby, nie przeszło po prostu to, żeby wprowadzić do porządku dzisiejszego obrad. Jest propozycja, że żebyśmy nie zmieniali jakby tutaj po uzgodnieniu z panią mecenas tego terminu 22 czerwca, ale przynajmniej po prostu godzinę na przykład na 15, czyli w tym dniu około 15 by się odbyły zebranie osiedlowe do końca wyborów, no a na 18 państwo mogliby brać udział w uroczystościach już w parafii. To jest jakby, czy państwa zgoda, taka po prostu sposób taki, że no, żebyśmy też nie zmieniali terminu, który jakby nas obowiązuje, bo została podjęta uchwała na poprzedniej sesji wyznaczająca te terminy. One zostały jakby upublicznione i no odstępstwo od tego terminu musiało być też zmianą uchwały Rady. Więc jeżeli nie zmienimy tylko dnia, a godzinę, na to przesuniemy o 2 godziny, żeby umożliwić przeprowadzenie w ciągu tych, myślę, że 2 godzin to spokojnie jesteśmy w stanie przeprowadzić te wybory na Łęgach. No a później po tych wyborach państwo, jakby ktoś będzie chciał uczestniczyć w uroczystościach parafii świętej Magdaleny, no to żeby nie uniemożliwiać, bo godzinie 18 to nie zdążymy tego zrobić. Więc czy taka akceptacja z państwa strony jest? Jeszcze do nas państwo oglądają, więc no o tym jak planowaliśmy, o tych uroczystościach nie wiedzieliśmy. Zgłaszali dopiero dosłownie dzisiaj, że jest to kolizja, może nie godzina, czy dniowa, ale godzina po prostu jest wcześniej, tylko w godzinę nie zdążymy tego przeprowadzić. No myślę, że 16 czy 15 nawet po prostu. Dziękuję. Pani mecenas, czy my możemy tu... Uchwały. No właśnie. Za zgodą Rady, jeżeli Państwo się zgodzicie w tym momencie, nie wiem, mi przegłosujecie wprowadzenie tej zmiany, no to... Bo szkoda, że na przykład nie wpłynęło... Szkoda, że na początku sesji tego nie wiedzieliśmy, bo ja bym wprowadził ten punkt, to po prostu zmianę tego punktu. Bo dzisiaj właśnie się zastanawiam teraz, czy prawnie my to możemy, bo to jest rzeczywiście zmiana uchwały. Jest to ważna sprawa, ale... nie wiem, pani mecenas, co możemy teraz w tym punkcie to zrobić, ale... Czyli możemy to potraktować jako wniosek o zmianę w tym momencie, już na końcu, wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowego jeszcze punktu teraz, tak? W sprawie zmiany punktowej godziny, tak? Godziny, na godzinę 16. No i przegłosować zmianę do uchwały później. No to dobrze, no to w takim razie wprowadzam, no jest to tak. To jest jakby postulat samych mieszkańców tamtego tego terenu. Statutu, wniosek o zmianę porządku obrad może zgłosić radny lub burmistrz. Pan zgłasza. Panie burmistrzu, zgłasza pan? Nie planowałem, ale jest. Zgłasza. Pan burmistrz zgłasza. Bardzo proszę w takim razie w trybie szczególnym, szkoda, że na końcu, no ale niech będzie, wprowadźmy w takim razie w punkcie 10, zamknięcie sesji przesuwamy na punkt 11, zmianę projektu uchwały. Tak. To będzie w załączniku numer uchwały 3/7/2024 z dnia 28 maja w harmonogramie zebrań osiedlowych w liczbie dotyczącej nazwy osiedla, to jest Łęgi.
termin 22 zmieniamy na godzinę 15 czy 14? Panie Burmistrzu. Była propozycja 16. 16, czyli godzina 16. Godzina 16, zmienia się godzina. Zmienia się z 17 na godzinę 16. 16. Ogłaszam w takim razie. Tak. Można by było przegłosować na razie tylko zmianę porządku. Zmianę porządku obrad. Tak, teraz przegłosujemy zmianę porządku obrad. Ja już przygotowuję. Polegającą na wprowadzeniu tej zmiany uchwały. Godzinowej. Aha, okej. Okay. Dobrze. W takim razie trzeba odnotować pani Doroto. Nie ma pani Doroty? Poszła zmienić. Dobrze, musimy odnotować, że mamy 13 radnych na sali obrad i 13 będzie głosowało. 11. W punkcie 10. Zmiana projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów osiedli w gminie Rabka Zdrój, uchwały numer 3 przez 7. W międzyczasie, póki jest przygotowany projekt tej uchwały, chciałem zakomunikować, że rozpoczynają się u nas dwie duże imprezy, na które chciałem państwa radnych, państwa tutaj radnych powiatowych i mieszkańców zaprosić. To jest 6. retropiknik dawnej Rabki Czar w dniach 14, 15, 16. Jest dokładny program i na internecie, i na Facebooku. Kto może, to tak, to zapraszam. Bardzo ładna impreza. I rozpoczyna się u nas Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w dniach 15-16 w Amfiteatrze w Rabce Zdroju. Też program jest bardzo bogaty na sobotę i niedzielę. Też bardzo zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tych dwóch imprezach. Kto tylko po prostu może z radnych, no to też jest wskazane. Też bym bardzo, bardzo prosił, że jeżeli jakieś się odbywają jakieś imprezy, festiwale czy inne rzeczy związane tutaj z kulturą, to w miarę możliwości, żebyśmy mogli też uczestniczyć w większym gronie takich radnych, żeby nas było po prostu też, no widać, żebyśmy mogli uczestniczyć po prostu też z mieszkańcami. Jeszcze jedna rzecz, ukazała się taka bardzo też ładna publikacja Rabka na 4 pory roku, na 160-lecie uzdrowiska Rabka okiem Janka Cieplińskiego. Akurat wyszedł, bo by coś pewnie więcej na ten temat powiedział, ale jest to publikacja, która z tego co tutaj wiem, będzie promocja będzie podczas otwarcia tutaj tego budynku nowo wyremontowanego Anioł. Kiedy to panie burmistrzu może? Nie. Wszystkie odbiory. Mam nadzieję, że 28 panuje wstępnie. No będzie, no i na dzień dzisiejszy mamy taką publikację. Przekażemy tutaj radnym powiatowym, żeby po prostu sobie zobaczyli, żeby mieli w swoich archiwach. No i tutaj radni nasi powiatowi, radni gminni też taką publikację otrzymali od pana Janka Cieplińskiego. Już państwo macie, tak. Możemy przegłosować, tak? Jeszcze w takim razie otwieram, rozpoczynam głosowanie, zmianę porządku obrad na wniosek burmistrza Rabki Zdroju, wprowadzające w punkcie 10. Nie, jest odnotowane, że mamy kworum, dalej 13 radnych, jeden opuścił salę, jest 13 radnych głosuje.
Czyli w punkcie 10 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów organów osiedli gminy Rabka-Zdrój. Bardzo proszę o przegłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? To nie, na razie to jest tytuł uchwały, a zaraz będziemy głosować tą zmianę. Na razie zmianę porządku obrad. Poszło głosowanie. Jeszcze pani Ewa. Bardzo proszę. Za. Przeciw. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie wprowadziliśmy zmianę tego projektu uchwały. Myślę, że 5 minut ogłosimy przerwy, dopóki nie pojawi się. Jeszcze mamy godzinę. Jeszcze mamy godzinę.
Szanowni radni, kończymy przerwę. Przechodzimy do. Otwieram punkt 10 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radce Zdroju z dnia 28 maja 2024 roku. Dobrze, ja przeczytam. W załączniku do uchwały numer Rady Miejskiej w Radce Zdroju z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów organów osiedli w gminie Rabka Zdrój wprowadza się następującą zmianę. Ulega zmianie godzina zebrania osiedlowego dla osiedla Łęgi na godzinę 16. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały, jak i załącznika, nie ulegają zmianie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Czy jesteśmy przygotowani do głosowania? Pokażę na ekranie, czy jest wszystko ok, dobra. Ja dałem 52, bo to będzie kolejny pewnie, tak? Tak, jest kolejny, 52, dobrze pan dał. Prawie przeprowadzę, prawie... Dwa razy sprawdzę. Przeprowadzenia wyborów organów osiedli w gminie Rabka Zdrój. Dobrze jest. Dobrze jest. Nie, nie, Łęgi to jest już w treści uchwały. Bo to dotyczy wszystkich osiedli. W takim razie rozpoczynam procedurę głosowania. Proszę o przyciśnięcie, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje. Panie Januszu, czy oddał pan głos? Bo ktoś nie oddał. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła jednogłośnie 13 głosami za. Zamykam punkt 10, otwieram punkt 11. Zamykam sesję Rady Miejskiej, czwartą sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo szanownym radnym, dziękuję gościom, radnym powiatowym, dziękuję mieszkańcom.